W Lubsku. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie z obrad będzie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku. W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy RODO, informuję, że na drzwiach sali widowiskowej została umieszczona klauzula informacyjna. Z jej treścią można zapoznać się również na stronie internetowej bib.lubsko.pl w zakładce RODO w Urzędzie. W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam serdecznie Pana Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, Panią Sekretarz Iwonę Poszwę, Panią Skarbnik Annę Górską, naczelników, kierowników jednostek, sołtysów, zaproszonych gości. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwać będą pan Andrzej Skibiński, nasz mecenas, będzie pewnie za chwilę, oraz pani Joanna Medyk, Biuro Rady Miejskiej. Proszę wszystkich o powstanie. Dnia 14 kwietnia 2021 roku odszedł od nas na zawsze pan Tadeusz Przybylak, sołtys wsi Chełmżarski oraz wsi Tarnów. Uczcimy pamięć o nim minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Pani Asiu, proszę powiedzieć, czy ilu radnych uczestniczy w sesji 12, tak? 13. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych na stan 14, co stanowi kworum, w związku z czym Rada będzie mogła podejmować prawomocne uchwały. Czy czytać Państwu porządek obrad? Nie ma potrzeby. Informuję, że 27 kwietnia 2021 roku do Biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Lubska w sprawie wycofania z porządku obrad sesji uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy imienia Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury oraz o zmianę porządku obrad. Dlaczego taki wniosek? Proszę Państwa, jeśli chodzi o wykreślenie z porządku obrad uchwały o połączeniu samorządowych instytucji, nie minęło jeszcze 6 miesięcy od podjęcia uchwały o zamiarze połączenia. Byłoby to w niedzielę, więc sesja musiała być w niedzielę. Przekładamy to na sesję majową. Natomiast jeśli chodzi o zmianę porządku obrad, to jest to kwestia techniczna. Punkt 12 porządku obrad będzie punktem 4, czysto techniczna sprawa. Chodzi o wręczenie medali, tak? Punkt 11. Czy wyrażają Państwo zgodę, aby zagłosować nad wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały oraz nad zmianą porządku posiedzenia poprzez jedno głosowanie? Tak. A więc przystępujemy do głosowania nad wnioskowaną 27 kwietnia 2021 roku przez Burmistrza Lubska zmianą porządku posiedzenia. Proszę o uruchomienie głosowania.
Stwierdzam, że wnioskowana zmiana została przyjęta jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad zostaje zmieniony, czyli został wykreślony punkt 12 porządku obrad, a punkt 11 jest teraz punktem 4 porządku obrad. Czy odczytać porządek obrad po zmianach? Nie ma potrzeby. Przystępujemy zatem do punktu 2 porządku obrad. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni oraz drodzy goście. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2021 roku. Moje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczynam od przypomnienia, a także ciągłego uświadamiania tego, że gmina Lubsko jest dopiero 4 miesiące po wyjściu z programu postępowania naprawczego i 29 dni po audycie przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Finansów przez dyrektora Izby Administracyjnej Skarbowej w Zielonej Górze z wywiązania się przez gminę Lubsko z warunków umowy pożyczki zawartej 20 października 2020 roku ze Skarbem Państwa. Audytorzy stwierdzili w kontroli, że gmina Lubsko prawidłowo wywiązała się z realizacji obowiązków wynikających z wyżej wymienionej umowy pożyczki. Stwierdzono, że dane ujęte we wniosku o pożyczkę zawierały prawidłowe, zgodne z finansową sprawozdawczością gminy informacje o aktualnym zadłużeniu oraz obciążeniach na majątku trwałym. Izba potwierdziła jednoznacznie, że gmina Lubsko wykorzystywała środki, czy wykorzystała w kwocie 46 012 922 zł wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wypełniając tym samym podstawowy obowiązek wynikający z umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa. Gmina wywiązała się z warunków rozliczenia wydatkowanych środków pożyczki, dochowując obowiązujących wytycznych, a także kwot i terminów wynikających z harmonogramu. Prowadzony audyt potwierdził, że gmina Lubsko poza pożyczką ze Skarbu Państwa nie zaciągała innych kredytów i pożyczek, a jedynie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Informuję, że 31 marca gmina Lubsko złożyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wykonane w 2020 roku wyniosły 93 924 598 zł. Wydatki natomiast 81 097 418 zł. Wśród wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 1 742 883 zł, znajdują się m.in. przebudowa mostu w Tarnowie, przebudowa części budynku po USC na środowiskowy dom samopomocy, budowa nawodnienia boiska w Górzynie, budowa kanalizacji, przepompowni i mini oczyszczalni na zalewie Karaś, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na siedzibę Urzędu Miejskiego w Lubsku. Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę finansowane były z przyznawanych dotacji, dofinansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych. Największe dofinansowanie na zadania inwestycyjne gmina otrzymała od wojewody lubuskiego w wysokości ponad 900 tysięcy zł. Na roboty budowlane związane z przebudową części budynku po Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 280 tysięcy z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubsko na przebudowę mostu w Tarnowie. Rok 2020 był dla gminy Lubsko ostatnim rokiem obowiązywania programu postępowania naprawczego. Gmina przy realizacji założeń programu zobligowana była do ograniczenia wydatków, ale znalazła sposobność, by mimo trudnych czasów inwestować. Przy tym stale dokonywano spłat kredytów i pożyczek. Schodząc na koniec marca 2021 roku z zadłużenia do kwoty już poniżej 52 milionów, czyli mamy z przodu 51 milionów. Do grudnia planujemy, że będzie to kwota 48 milionów zadłużenia. Za 2020 rok osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 12 800 tysięcy. Zamknęliśmy rok bez zobowiązań wymagalnych. Wypracowano wolne środki w kwocie 10 milionów 100 tysięcy. W dniu 22 kwietnia
tego roku gmina Lubsko złożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie RBNDS o nadwyżce, ewentualnym deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał tego roku, z którego wynika, że gmina zrealizowała plan dochodów 29,5%, wydatków 28,3%. Gmina za 3 miesiące tegoż roku uzyskała nadwyżkę w wysokości 6 248 456 zł. Przy planie zabezpieczenia kwoty na spłatę kredytów i pożyczek na cały 2021 rok 3 672 000. Czyli sytuacja, proszę Państwa, jest, jeżeli chodzi o finanse, bardzo stabilna, zadowalająca, no wręcz można by powiedzieć idealnie wzorcowa. 31 marca tego roku gmina Lubsko otrzymała informację o przyznanym dofinansowaniu w kwocie 1 000 000 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków, do którego gmina złożyła 3 projekty, w tym na adaptację pierwszego piętra budynku dawnego Urzędu Stanu Cywilnego, budowę i modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Białkowie oraz budowę wodociągu przy ulicy Błotnej. Wojewoda lubuski poinformował o przyznanym dofinansowaniu na zadanie adaptacji pierwszego piętra budynku USC. W ramach drugiego konkursu do samorządu do województwa lubuskiego trafi łącznie 42 miliony złotych. W całym województwie pozytywną ocenę uzyskało 28 projektów, w tym także projekt lubski, uwzględniający gminę Lubsko do dofinansowania jako jedyną w powiecie żarskim. To dla nas wielka pomoc i wsparcie, które umożliwią kompleksowe przywrócenie budynku po byłym USC do stanu świetności. Kolejną dobrą informacją jest to, że powiat żarski otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w kwocie 878 832 zł do projektu przebudowy drogi 1127F w miejscowości Mokra. Dziękuję wojewodzie lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi oraz staroście powiatu żarskiego Józefowi Radzionowi za podjęcie i wsparcie ważne dla mieszkańców gminy Lubsko inwestycji. Cieszy mnie to tym bardziej, że gdy jeszcze byłem starostą, przygotowywałem dokumentację projektową, kosztorysową do tego zadania. Między innymi także został prędzej wybudowany chodnik we wsi Mokra w tej samej drodze droga i chodnik w Chociczu, w Górzynie, most w Grabkowie. Są to naprawdę wielkie inwestycje i to cieszy i dziękuję serdecznie za wsparcie. Wyjaśniam również, że gmina Lubsko nie startowała w ostatnim konkursie z uwagi na trwający program postępowania naprawczego oraz fakt, iż gmina nie miała przygotowanej dokumentacji. W tym roku stanęliśmy jednak do konkursu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z projektem poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Maniuszki w Lubsku. W toku jest również opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Emilii Plater w Lubsku, która będzie podstawą do aplikowania o środki pomocowe w kolejnym konkursie planowanym w lipcu tego roku. 31 marca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej PGKM w Lubsku. 1 kwietnia spotkałem się z przedstawicielami Enea Oświetlenie w sprawie poprawy jakości oświetlenia w gminie Lubsko poprzez rozbudowę i konserwację. 6 kwietnia została podpisana umowa w sprawie adaptacji części pierwszego piętra budynku przy ulicy Alei Wojska Polskiego 2A. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Wacław Bryczkowski Żar. Jest to pierwszy etap prac, który obejmie przebudowę klatki schodowej oraz prawej stronie pierwszego piętra. Roboty już trwają. Wartość zadania opiewa na kwotę 566 415 zł. Prace powinny być zakończone 5 lipca. 7 kwietnia spotkałem się z architektem zieleni panią Agnieszką Ryzą-Woźniak w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu przy budynku przyszłej siedziby Urzędu Miejskiego w Lubsku przy Alei Niepodległości po byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku. 8 kwietnia spotkałem się z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury w sprawie omówienia organizacji pracy placówki, w tym spraw administracyjnych. 9 kwietnia odbyło się spotkanie z udziałem Karola Łyczki oraz Tomasza Panowicza,
dotyczące uregulowania spraw związanych z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Górzynie, w tym m.in. szatnią i placem zabaw. W tym samym dniu uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, podczas którego omówiono tematy związane z organizacją nowego roku szkolnego 2021-2022, postępów rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz organizacji nauczania zdalnego w placówkach oświatowych. Również w tym samym dniu spotkałem się z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury w sprawie omówienia procedury połączenia Lubskiego Domu Kultury i biblioteki w jedną instytucję kultury. 12 kwietnia odbyło się spotkanie z sołtysami, w trakcie którego podjęto tematy zarządzania i funkcjonowania świetlic wiejskich, utrzymania placów zabaw na terenach wiejskich, utrzymania gminnych terenów zielonych, gospodarki odpadami, m.in. odpady wielogabarytowe, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zasady segregacji odpadów. Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Lubsku podjęto uchwałę w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy Lubsko w 2020 roku Funduszu Sołeckiego. Temat ten nadal wzbudza wiele emocji i kontrowersji. I mam tutaj do pani skarbnik pytanie. Pani skarbnik, kto odpowiada za wszystkie finanse w gminie i za jednostki organizacyjne i za pieniądze przekazane z budżetu do, jako finanse publiczne do realizacji zadań? Bardzo bym prosił, żeby pani powiedziała. Szanowni Państwo, za gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada wójt, znaczy burmistrz. Może pani skarbnik też odpowiada, czy nie? Nie, za gospodarkę w całości. No, a jak te pieniądze są przekazywane do jednostek i są wydatkowane, to później na końcu kto za to wszystko odpowiada? I w jaki sposób są wydatkowane i kto i jak je wydał? Dyrektorzy jednostek, którzy mają ustalony w budżecie plan finansowy, odpowiadają, jeśli chodzi o zamówienia publiczne i o dyscyplinę finansów publicznych, do wysokości osiągniętego planu. Niemniej jednak przy kontroli i tak za całość gospodarki finansowej odpowiada burmistrz. No dziękuję bardzo. Pani skarbnik, proszę Państwa, to jest jakby podstawa działania, podstawa ustawy o samorządzie gminnym, wiedza. Jeżeli są osoby, które nie wiedzą, a mogą nie wiedzieć, mają takie prawo, się mogą zapytać, to się wtedy wyjaśnia. Ale jeżeli ktoś jest wiele kadencji radnym czy sołtysem, o takich sprawach powinien wiedzieć, że zgodnie z artykułem 60 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym za gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Ja bym może i wolał nie odpowiadać, albo mieć z tym jakiś spokój mniejszy czy większy. No niestety tak to jest poukładane. Jak wspomniałem, gmina niedawno wyszła z programu postępowania naprawczego i musi nadal racjonalnie gospodarować środkami. Gmina, decydując o podejmowanych działaniach, kieruje się zasadą zaspokajania potrzeb ogółu mieszkańców. Nie dzielimy mieszkańców na tych z miasta i na tych ze wsi. Działamy z myślą równości każdego z nich. Część środków każdorocznego budżetu gminy jest przeznaczana na potrzeby sołectw. Realizujemy tożsame usługi, jakie są świadczone w mieście. Chcemy zapewnić sprawną organizację, bo uznajemy to za czynnik podstawowy. Od 2020 roku opiekę i nadzór nad świetlicami powierzono Zakładowi Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Natomiast place zabaw Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Zadania w zakresie wykoszeń gminnych terenów zielonych we wsiach realizuje obecnie PGKM w Lubsku. Wskazane wyżej jednostki wykonują zadania, które wcześniej częściowo były realizowane i finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Uważam, że obecny system jest bardziej skuteczny. Są jasno określone zadania i odpowiedzialność. Sprawami działań kulturalnych, rekreacyjnych na wsiach mają docelowo zająć się gminne instytucje kultury, które od lipca łączą się i łączą siły i będą tworzyły jedną jednostkę pod nazwą Biblioteka Centrum Kultury. W mojej ocenie środki Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych były rozproszone i nie we wszystkich przypadkach zgadzam się z ich racjonalnością. Od 2011 roku obiekty nie podlegały przeglądom technicznym.
nie diagnozowano rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych. Przegląd został zrobiony w 2019 roku i wykazał wiele nieprawidłowości. Wieloletnie zaniedbania oraz pozostawienie decyzyjności w zakresie dysponowania środkami Funduszu Sołeckiego sołectwo nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi burmistrz. Cofając się do lat ubiegłych, w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku wydano 245 tysięcy, w 2016 244, w 2017 229, w 2018 w związku z katastrofą finansową już tylko 76. W ramach tych kwot na imprezy integracyjne wydatkowano w 2015 roku 30 tysięcy, w 2016 46, w 2017 36, w 2018 28. Czy wydatkowanie tych środków było racjonalne i niezbędne? Dziś zderzamy się z sytuacją, że na przykład po przeglądzie technicznym w świetlicy w Górzynie zapadła decyzja o jej wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zagrożenia w zabezpieczeniach konstrukcyjnych piwnic i kuchni. Również inne świetlice są użytkowane z pewnymi ograniczeniami z uwagi na potrzeby inwestycyjne w zakresie instalacji elektrycznych czy ogrzewania. Zgodnie z uchwalonymi statutami sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Zgodnie z zapisami statutów bezpośredni bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organy sołectwa zadań w związku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje burmistrz. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Rada Miejska, Komisje Stałe Rady Miejskiej i burmistrz. Działalność finansową sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy. Dlatego wypowiedź pani radnej, pani sołtys, pani Emilii Zajączkowskiej, wieloletniej radnej Rady Miejskiej w Lubsku, sołtysa Osieka, nieformalnego przedstawiciela wszystkich sołtysów gminy Lubsko w ostatnim wydaniu Gazety Regionalnej, że burmistrz nie może mieć wpływu na wydawanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego, bo to mieszkańcy decydują o sposobie wydatkowania, nie jest prawdą. To jest zadanie nie tylko prawem burmistrza, co jego obowiązkiem uregulowane w ustawach o samorządzie gminnych i statutach sołectw. I można by było obok tego przejść tak spokojnie i tylko się litować. Niestety informacja, a zwłaszcza jakaś taka, która powoduje dyskusję, najczęściej kłamliwa, to ma większe koła i maszeruje szybciej. Nie możemy pozwolić na to, żeby w taki sposób informować, dezinformować społeczeństwo. I skąd się ten program naprawczy wziął? Wszystkie dokumenty, proszę Państwa, uchwały, podstawy, ustawa przede wszystkim o Funduszu Sołeckim jasno mówi, że musi to być zebranie, trzeba wnioski do burmistrza. Burmistrz musi sprawdzić, że to jest zgodne ze strategią gminy. Jak nawet stwierdzi, że nie jest to zgodne ze strategią i odmówi, można się odwołać do rady. Rada wtedy ustala, ale wszystko to pieniądze publiczne muszą podlegać kontroli i jak najmniej gotówkowych przekazań pieniędzy. My, tak jak na początku wspomniałem, jesteśmy 29 dni po kontroli operacji takiej nowotworowej, finansowej. Jesteśmy już zdrowi, ale dopiero 29 dni, jeszcze na słabych nogach i nie możemy sobie pozwolić, żeby się to wszystko cofnęło. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z redaktorami magazynu Lubskiego oraz dyrektorem Lubskiego Domu Kultury w sprawie dalszego funkcjonowania magazynu. 13 kwietnia odbyło się spotkanie z panią prezes Alumetal, firmą zainteresowaną inwestowaniem na strefie w Górzynie. Firma ma pierwsze ma decyzje środowiskowe. Na razie jeszcze jest bez tytułu prawnego. Potrzebny jest do inwestycji jeszcze potrzebne jest zintegrowane pozwolenie i pozwolenie na budowę, także jeszcze wszystko daleko przed nami, ale są firmy, które się interesują
inwestowaniem w gminie Lubsko. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem i przedstawicielami Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lubsku w sprawie ich oferty na wynajem hali przy ulicy Dworcowej z potencjalnym inwestorem. 14 kwietnia uczestniczyłem w wideokonferencji Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Marszowie w sprawie omówienia projektu budowy instalacji termicznej obróbki odpadów w Marszowie. 15 kwietnia odbyło się spotkanie z właścicielami działki nr 3 przez 11 przy ulicy Transportowej w Lubsku na temat alternatywnej koncepcji zagospodarowania terenów po byłej cegielni. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym ze sportowymi organizacjami pozarządowymi w sprawie zasad przydziału środków konkursowych i pozakonkursowych w 2021 roku. 15 kwietnia opublikowano w Dzienniku Urzędowym uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego 2021 roku na terenie gminy Lubsko. Sezon kąpielowy ustalono na okres od 25 czerwca do 31 sierpnia. OSIR przygotowuje obiekt do uruchomienia. Chodzi tutaj o Nowiniec. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Mieszkaniowej. Do tej pory przyznaliśmy wiele mieszkań dla rodzin wielodzietnych. Jest to nasz priorytet. Są to dane wrażliwe. Nie możemy tutaj takich rzeczy podawać. Wspomnę tylko, że w tej chwili mamy rodzin takich, które oczekują na mieszkania i jesteśmy blisko, żeby to wszystko ogarnąć. Mamy rodzinę pięcioosobową i cztero, czyli po wielodzietne rodziny, które nie mają swoich mieszkań i będziemy się tutaj starać przydzielić. Przygotowujemy i remontujemy kilka mieszkań komunalnych. 15 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Z tej okazji wszystkim kombatantom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny, jak również z podejmowanych działań na rzecz propagowania pamięci i idei patriotycznych. 16 kwietnia wraz z panią skarbnik podpisaliśmy umowę na wykonanie dwóch miejsc wypoczynku dla turystów przy Zalewie Karaś. Wykonawcą robót został Tomasz Duczmal, Pomoc Drogowa z Lubska. Całkowita wartość projektu wyniesie 96 092 zł, w tym 63% ponad dofinansowane w kwocie 62 000 jest z projektu. Operacja jest współfinansowana w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dziękuję pracownikom Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziałowi Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku za współdziałanie w zakresie przygotowania wniosku oraz pozyskiwania dofinansowania. I tutaj tylko chciałbym się trochę odnieść do dyskusji na temat tych działań związanych z turystyką. To jest projekt, który jest dofinansowany i to otrzymujemy tutaj pokaźną kwotę, ponad 60 tysięcy złotych. Można mówić, że to jest potrzebne czy niepotrzebne. My pomału przechodzimy do takiego etapu marszu do takiego naszego dobrobytu Wielkiego Lubska. Jest to nieuniknione z tego względu, że już mamy za sobą ten nowotwór finansowy. W tej chwili wszystkie inwestycje i wszystko to, co nam tutaj między innymi z fotowoltaiką i innymi inwestycjami wskazuje na to, że wrócimy na swoje miejsce, czyli takiego miasta silnego powiatowego, ale kto będzie chciał tutaj osiąść, kto będzie chciał tu przyjechać, jeżeli nie będzie to miasto czyste, bezpieczne, atrakcyjne. Jakich my tu lekarzy, inżynierów ściągniemy, jeżeli nie będziemy mieli tego, co wspomniałem. Między innymi potrzebny jest właśnie taki równoległy rozwój, czyli oprócz tego, że bezpiecznie musimy z finansami uważać, musimy się rozwijać,
musimy też inwestować. I też wspomnę to, że my inwestujemy, ale spłacamy, tak? Nie bierzemy tego z bankomatu. I zawsze można pytać, zawsze można się pytać, czy to jest ze złota, ze srebra, bo to jest informacja publiczna. Tylko trochę tak dziwnie wygląda, jeżeli podjudzają i pytają się o to ci, którzy na choinkę wydawali, na pożyczenie choinki 35 tysięcy na Wigilię. No, tutaj ktoś mówi, że 61 tysięcy czy 90 na coś, co ma stać 50 lat, służyć ludziom, a może i 100 lat, mówi, że to jest dużo. A Dni Lubska w 18 roku przy tragedii finansowej, cytuję, ale to trzeba cytować, same rozstawienie sceny na 3 dni to jest 23 tysiące netto, plus barierki, plus zespoły 181 tysięcy netto. Jakie to złote wspomnienie, jeszcze srebrne, no minęło, pojechało, choinki nie ma. Ale poprzeszkadzać komuś tam, namieszać w głowach, to nie przeszkadza. Trochę mówię, wszyscy mogą się pytać, tylko ci, którzy tak narozrabiali, to może nie za bardzo. Wybaczać trzeba i my tu wybaczamy, ale na kuferki, na portfele i złote zęby musimy uważać. 19 kwietnia odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Lwik, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Ma to związek z przekazaniem Lwik przez Gminę Lubsko aportem kwoty 1,5 miliona złotych, którą spółka przeznaczy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy sieci wodociągowej od strefy w Górzynie przez ulicę Błotną do ulicy Poznańskiej, ulicy Poznańskiej i ulicy Krakowskiej Przedmieście, a także częściowo na roboty budowlane w tym zakresie. Informuję, że 19 kwietnia szpital na Wyspie w Żarach uruchomił napływalni wodnik w Żarach, punkt szczepień zdolny wykonać 200 szczepień dziennie. Zarejestrować się można dzwoniąc na całodobową infolinię pod numer 989. 20 kwietnia spotkałem się z panem Sobomirem Prostakiem, właścicielem firmy Propol z Lubska. 21 kwietnia uczestniczyłem w wideokonferencji z firmą windykującą w imieniu gminy Lubsko należności z podatku od nieruchomości jednego z wierzycieli. 22 kwietnia gościłem w lubskim ratuszu żołnierzy Sił Zbrojnych Wojsk Amerykańskich stacjonujących w Żaganiu. Kapitan Allen zadeklarował chęć i gotowość współpracy w zakresie realizacji inicjatyw społecznych w obszarze kultury, sportu, rekreacji. Żołnierze przedstawili także swój innowacyjny projekt, który wdrażają w życie w zakresie spotkań online z uczniami. Zadeklarowali chęć współpracy w tym zakresie. Wspomnieli również, że umawiane jest w najbliższym czasie kolejne spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. W tym samym dniu grupa chłopców z Mierkowa i Raszyna, uczniów niepublicznej szkoły podstawowej w Mierkowie, niepublicznej szkoły podstawowej w Lubsku oraz szkoły podstawowej nr 3 w Lubsku dokonała w okolicy Mierkowa niezwykłego odkrycia artefaktów ciałopalnego pochówku. Znaleziona ceramika należy do grupy białowieckiej kultury łużyckiej. Datowana jest na wczesną epokę żelaza. Okres halsztacki 1200 do 500 lat przed naszą erą. Odkrycia dokonano w wykopie w miarach 4 metrów na 1 metr. Grób znajdował się w południowej krawędzi wykopu. W trakcie oględzin konserwatorskich nie znaleziono innych zabytków. By stwierdzić, czy grób jest częścią większego cmentarza, potrzebne są badania archeologiczne, które się już rozpoczęły. Wykopaliska w Mierkowie wydobyto gliniane przedmioty, naczynia ofiarne, garnek jajowaty, duży kubek z pasami rytych żłobień poniżej wylewu, dwa czerpaki, misę nakrywającą popielnicę oraz miniaturowe naczynia z szyjką. W urnie znaleziono ludzkie szczątki, które zabezpieczono. Przeprowadzone badania antropologiczne pozwolą ustalić, kto i ile osób było w urnie. W gminie Lubsko jest więcej
takich cementarzy z ciał palnymi pochówkiem. Jeden z nich znajduje się w okolicy Białkowa. I tym się wszystkim tu nasz radny kolega, pan Bartłomiej Łapa, zajmował, co przy takim zdalnym nauczaniu można nazwać wielkim sukcesem odejścia od komputera. 23 kwietnia w budynku Urzędu Miejskiego w Lubsku przy Powstańcu Wielkopolskim zostało zainstalowane urządzenie badające jakość powietrza. Dane można sprawdzić popierając aplikację. W dniu 26 kwietnia byliśmy z wizytą w Rybakowie. Inwestor zainteresowany jest uruchomieniem kilku zakładów w Polsce, w tym lokalizację pierwszego wybrał wstępnie Lubsko. Spółka zajmuje się produkcją białka ekologicznego, będącego alternatywnym składnikiem pasz zwierzęcych. W tym samym dniu ogłosiłem nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lubsko. Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 31 maja. Wnioski można pobrać w punkcie obsługi interesanta w ratuszu lub ze strony internetowej www.lubsko.pl. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem i zabezpieczeniem transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 26 kwietnia odbyła się sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której zostały podjęte uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna. Gmina Lubska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 70 tysięcy, zadanie przebudowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej oraz 80 tysięcy do zadania utworzenia Centrum Informacji Turystycznej przy Zalewie Karaś. W dniu 28 kwietnia uczestniczyłem w wideokonferencji w sprawie dofinansowania szkół. W tym samym dniu uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej PGKM w Lubsku, spółka z o.o., podczas którego biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok przedstawili bilans i wskaźniki ekonomiczne. Biegła rewident potwierdziła, że rachunkowość spółki jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazali na bardzo dobre wyniki spółki, która mimo utrudnień powodowanych pandemią wykonywała swoje zadania dobrze i efektywnie. Rewidenci dostrzegli trud pracy pracowników, skuteczność pracy zarządu i Rady Nadzorczej Zgromadzenia Wspólników. Tu serdecznie gratuluję i dziękuję. Również w tym dniu spotkałem się z posłem na Sejm RP Krystianem Kamińskim. Informuję, że trwa kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lubsku w zakresie rozliczeń składek ubezpieczenia społecznego. Zakończony audyt pod tytułem Analiza przychodów i kosztów i wyliczenia wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych jako podstawa określenia efektywności wyliczenia kosztów systemu gospodarki odpadami w gminie Lubsko. Zakończono audyt pod nazwą Analiza przyznanych dodatków do wynagrodzeń w przedszkolach publicznych w gminie Lubsko za okres 2016-2020. Główny inspektor sanitarny wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubsku w okręgu wyborczym nr 5 na drugą połowę czerwca bieżącego roku. O nowym kalendarzu wyborczym będziemy Państwa informować, kiedy zapadną decyzje w tej sprawie. Informuję, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. GUS dał możliwość spisu przez internet poprzez stronę internetową. Dodatkowo dla osób, które nie mają dostępu do komputera, istnieje możliwość samospisu w Urzędzie Miejskim w Lubsku. Dodam, że udział w spisie jest obowiązkowy. Spis trwa do 30 września tego roku. Informuję, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie uruchomił internetową wyszukiwarkę odpadów, która pomoże prawidłowo postępować z odpadami. Wyszukiwarka dostępna jest na stronie zakładu www.marszów.pl lub bezpośrednio pod adresem www.segregacjamarszów.pl. Trwają postępowania administracyjne mające na celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z fotowoltaiką. Informuję, że gmina Lubsko złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek dotyczący dofinansowania do likwidacji tzw. dzikich wysypisk. Informuję, że w okresie międzysesyjnym podjęto wiele działań w zakresie opieki nad zwierzętami, tym m.in. wydano, jest tu nasza pani inspektor na sali widzę, wydano budy dla psów, pozyskano maty chłopczyków.
chłodzące dla zwierząt, pozyskano karmę dla kotów, przeprowadzono wiele interwencji, odbyto wizytę w domu dziecka w Lubsku w celu rozpoczęcia edukacji w placówce na temat zwierząt, przepraszam, domowych. Przyjmujemy zgłoszenia od mieszkańców w sprawie pojawiających się w mieście dzików. Informuję, że sprawą zajmujemy się od dawna. Już w listopadzie 2019 roku gmina Lubsko wystąpiła do starosty Żarskiego z wnioskiem o zgodę na redukcyjny odstrzał dzików. Starosta wydał w 2020 roku decyzję, którą wyraził zgodę na odstrzał 10. O planowanym odstrzale gmina informowała w poście z dnia 2 grudnia 2020 roku. Pojawiło się wówczas wiele negatywnych komentarzy w sposób krytyczny i ośmieszający odnoszący się do planowanych działań gminy. Ponadto wpłynęły do urzędu wnioski o zaprzestanie odstrzałów dzików, których adresatem była na przykład organizacja ekologiczna, a także jeden z posłów na Sejm RP. Zgłoszenia z 2019 roku dotyczyły między innymi zagrożenia, jakie pojawiło się w okolicy obiektów oświatowych, a także zakładów produkcyjnych, do których w godzinach rannych i wieczornych dojeżdżali i dochodzili pracownicy. Dzisiejsze dotyczą także parku miejskiego. Gmina podjęła działania, jednak część społeczeństwa wymogła ich zaprzestanie. To tak można nawiązywać do tych takich działań, które są po to tylko, żeby przeszkodzić. Informuję, że Lwik, spółka z o.o. przystąpiła do prac związanych czyszczeniem rowów w okolicy, mamy kolejny wyciek nieczystości, które pochodzą z nieczystości, które powinny znaleźć się oczyszczalni ścieków. Niestety przy awarii rury wszystko idzie nam na działki, na ogródki i w tym momencie Lwik od poniedziałku ten problem próbuje tutaj załatwić. Próbuje to, tam ktoś stuka cały czas. Po prostu musimy to zabezpieczyć, musimy tak stworzyć taką sytuację, tak wyczyścić ten rów, żeby tam osobom, które odpoczywają na działkach, no nie przeszkadzał ten odór. Jest to któryś raz z rzędu awaria. Pracujemy nad tym, żeby nie doszło do tego w następnych okresach. Informuję, że niebawem ruszy wymiana słupów oświetlenia drogowego. Enea Oświetlenia spółka z o.o. w ramach programu dokona wymiany 60 słupów między innymi na ulicach Głowackiego, Botanicznej i Przemysłowej w Lubsku. Wspominałem o tym spotkaniu z przedstawicielem Enei. To jest początek. Te sprawy, które można załatwić tak od razu, to załatwiamy na wczoraj i to jest między innymi te są te słupy. Inne wymagają przeglądów, wymagają projektów, wymagają trochę nakładów takich więcej z dokumentacją i docelowo będą wymieniane i oprawy, i słupy i na terenie całej gminy. Gmina Lubsko przygotowuje się do określenia przedmiotu zamówienia i ogłoszenia przetargu na pierwszy etap prac adaptacyjnej budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 na siedzibę Urzędu Miejskiego w Lubsku. Jak informowałem wcześniej, prowadzone są także rozmowy z architektem krajobrazu w sprawie zagospodarowania terenu wokół obiektu. Zostały także rozpoczęte prace w sprawie monitoringu obiektu. Trwa procedura wyłonienia wykonawców prac na terenie gminy Lubsko związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury, profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z załowaniem, remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu mieszanki krysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej. Informuję, że w okresie sprawozdawczym na bieżąco uczestniczyłem w obradach Komisji Rady Miejskiej w Lubsku. W okresie międzysesyjnym odbyłem szereg spotkań, o których Państwa informowaliśmy na bieżąco, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku.
Na stan 21 kwietnia mamy w gminie 17 815 osób. 17 nam ubyło. Niestety 79 osób odeszło, a tylko 34 się urodziły. Tak jak już na początku wspomniałem, zadłużenie 51 milionów z małym haczykiem, ale już zeszliśmy poniżej 52. Bezrobocie niestety również wzrasta. Mieliśmy 638 osób. Mamy teraz 669. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że burmistrz dostatecznie jasno powiedział i wyjaśnił, kto i za co jest odpowiedzialny w gminie i jaka jest skuteczna polityka obecnej kadencji Rady Miejskiej. Dziękuję jeszcze raz. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Informacja przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia pana Roberta Słowikowskiego o przedstawienie informacji z prac komisji. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jeszcze chciałem się dosłownie w dwóch zdaniach odnieść do tego artykułu Gazety Regionalnej, gdzie wypowiadała się nasza radna pani Zajączkowska. I mam taką refleksję po przeczytaniu tego artykułu, że no może tutaj nie zacytuję dosłownie, ale chyba generalnie taka idea była jednego, kilku zdań, że kiedyś pandemia się skończy i mieszkańcy wsi chcieliby w końcu się spotkać. Ja mam takie pytanie, które mi się nasunęło, to co, bez funduszu sołeckiego się nie można spotkać na wsi? Także to tylko tyle. Chciałbym jeszcze uzupełnić tą wypowiedź pana burmistrza odnośnie kontaktu z powszechnym punktem szczepień na basenie wodniku w Żarach. Jeśli państwo potrzebujecie, ja podam numer 2 razy 533 306 898. Powtórzę jeszcze raz, 533 306 898. To jest numer kontaktowy do powszechnego punktu szczepień. No wiadomo, że może być tak, że będzie trudno się tam dodzwonić, bo nieraz tak bywa, że połączenie realizowane jest, tak szczerze mówiąc, od razu, a nieraz no chwilę trzeba poczekać. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2021 roku. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Zdrowia odbyło się w dniu 12 kwietnia 2021 roku w Lubskim Domu Kultury. Tematem posiedzenia była informacja dotycząca stanu technicznego, utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i kanałów oraz melioracji na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami, intensywnymi opadami deszczu oraz wiosennymi nawałnicami, a ponadto informacja na temat drożności studzienek kanalizacyjnych oraz sieci hydrantowej w naszej gminie. W temacie utrzymania infrastruktury polskich wód na naszym terenie informację przedstawił kierownik nadzoru wodnego Polskie Wody w Lubsku. I w bieżącym roku zaplanowane środki przeznaczone są głównie na przeglądy 5-letnie wałów przeciwpowodziowych na rzece Nysie w gminach Przewóz, Trzebiel, Łęknica i Brody. I jest to kwota 145 tysięcy złotych oraz 120 tysięcy na utrzymanie bieżące obiektów hydrotechnicznych w powiecie żarskim na okres 3 lat. Największa kwota to prawie 4 miliony złotych Polskie Wody przeznaczyły na remont 30-kilometrowego wału przeciwpowodziowego, gdzie tak naprawdę potrzeby to 50 milionów. Zostanie wyremontowany jeden wał, który znajduje się obecnie w najgorszym stanie technicznym. Ponadto na roboty awaryjne nadzór wodny w Lubsku otrzymał 20 tysięcy złotych, z czego już wykorzystano prawie 17 tysięcy, także tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. W trakcie dyskusji nad budżetem nadzoru wodnego w Lubsku na 2021 rok kierownik zasugerował partycypację w kosztach zadań, które są priorytetowe do wykonania w naszej gminie. Głównie w zakresie bezpieczeństwa, a jest to udział około 10% planowanego zadania.
gdzie pozostałą część finansują Polskie Wody. Burmistrz pozytywnie odniósł się do tego pomysłu i zadeklarował udział naszej gminy w takim właśnie projekcie, który będzie realizowany w miesiącu, prawdopodobnie w miesiącu lipcu. Priorytetowe zadanie naszej gminy to poprawa stanu technicznego koryta rzeki Lubrzy w granicach naszego miasta. Prezes Lubrzkich Wodociągów w kolejnym temacie dotyczącym drożności studzienek kanalizacyjnych przedstawił to jako problem złożony i nawiązał do spoczywających obowiązkach i odpowiedzialności właścicieli wpustów w drogach wojewódzkich, powiatowych czy też miejskich. Zwrócił uwagę także i przypomniał problem, który jest omawiany po raz kolejny już na Komisji Bezpieczeństwa, czyli brak specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji, którego koszt to około 2 miliony złotych. W dyskusji dotyczącej stałego zalewania kilku ważnych komunikacyjnie miejsc w naszym mieście przy intensywnych opadach deszczu burmistrz oraz radni uznali, że należy niezwłocznie rozpoznać możliwość zakupu i doposażenia Lwiku w tego typu sprzęt. Radni w tej sprawie jednogłośnie przegłosowali wniosek o rozpoznaniu możliwości zakupu specjalistycznego pojazdu dla Lwiku z dofinansowaniem środków z budżetu naszej gminy. Kolejny ważny temat to poprawa czystości, estetyki i wizerunku i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej naszej gminy. W tej kwestii przewodniczący komisji przedstawił bardzo obszerną prezentację fotograficzną z wielu miejsc ważnych wizerunkowo w naszym mieście. Poza tym zwrócił uwagę na fatalny stan dróg i chodników, zarówno gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zostały zaprezentowane miejsca wstydu dla naszego miasta, między innymi zaśmiecony basen, stary basen na ulicy Głowackiego, zarośnięty i zaśmiecony kanał Moiński, rzeka Lubrza, zaniedbany teren skwerku przy Alei Wojska Polskiego pomiędzy budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, Lubrzkiego Domu Kultury i Biblioteką, park kasztanowy przy LDK, plac wokół sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, śmietnisko po Błej Luwenie B na ulicy Lubelskiej, ceramice na ulicy Głowackiego, zaśmiecone, zaniedbane pobocza ulicy Transportowej, ulicy Głowackiego, ulicy Kolejowej, ścieżki rowerowe i spacerowe w okolicach torów kolejowych, droga do działek miejskich przy torach kolejowych od strony właśnie tutaj tych torów. W prezentacji pokazano również kompromitujący stan dróg i chodników na naszym mieście, między innymi ulicy Transportowej, Kilińskiego, Głowackiego, Wrocławskiej, Sportowej, Emilii Plater, Szpitalnej, Grunwaldzkiej, Żarskiej, Żagańskiej, Działkowej, Lipowej, Uroczej, Podgórnej, Krakowskiego Przedmieścia i tak można by dalej jeszcze wymieniać. Można by w dyskusji wszyscy byli zgodni, że są to zaniedbania wieloletnie i dzisiaj 3 miesiące, tak jak dzisiaj zresztą burmistrz mówił, 4 miesiące po wyjściu gminy z programu postępowania naprawczego będzie bardzo trudno w krótkim czasie zmienić wizerunek naszego miasta, ponieważ w ciągle zadłużonym budżecie gminy od dawna nie były planowane przebudowy, modernizacje naszych dróg i chodników. Były realizowane bieżące naprawy, były również zmodernizowane i wyremontowane ulica Przemysłowa, na przykład część ulicy Wrocławskiej, ulicy Gdańskiej, ale to niewiele w stosunku do wielkich zaniedbań, wieloletnich zaniedbań. No i dziś brakuje przede wszystkim gotowych do realizacji projektów, a potrzeby i oczekiwania mieszkańców są ogromne. W ocenie radnych jest konieczna wielka mobilizacja, determinacja i przygotowanie szeroko pojętej koncepcji poprawy obecnego wizerunku gminy Lubsko, a w szczególności właśnie dróg i chodników, również z partycypacją kosztów i udziałem środków gminy, na przykład w zakresie remontu chodników dróg powiatowych i wojewódzkich, ulicy Wrocławskiej, Poznańskiej, Kilińskiego, Głowackiego, Powstańców Wielkopolskich, czy też Kolejowej i Robotniczej. Myślę, że wszyscy radni oraz urzędnicy wspólnie powinni podjąć aktywne działania tworzenia petycji, próśb, wniosków, otwartych listów do instytucji takich jak Zarząd Dróg Wojewódzki, Powiat Żarski, Polskie Koleje Państwowe, prywatni właściciele, których dotyczą nasze problemy, wzywające do poprawy obecnego stanu rzeczy. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy powinny być publikowane w naszej lokalnej prasie i w mediach społecznościowych,
prośbą oczywiście o poparcie mieszkańców i złożenie stosownych podpisów wsparcia. Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa takie projekty tych pierwszych petycji opracowałem, później w sprawach różnych Państwu je dzisiaj zaprezentuję jako taki materiał oczywiście roboczy. W dalszej kolejności w trakcie posiedzenia zaopiniowano i omówiono przedstawione projekty uchwał oraz pisma, które w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Biura Rady. Kolejne posiedzenie odbędzie się, czy zaplanowane jest 10 maja, a tematy to informacja na temat przygotowania infrastruktury miejskiej do sezonu letniego, stadion miejski Orliki, Zalew Karaś, kąpielisko Nowiniec, stan techniczny i ocena bezpieczeństwa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich oraz plany i koncepcje, pomysły na bezpieczne zaakcentowanie, podkreślenie czasu święta naszego miasta, Dni Lubska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pan burmistrz chciał odpowiedzieć częściowo na pytanie. Przewodniczący, szanowni państwo, ja chciał się odnieść do tego, co pan tutaj, nasz kolega Robert Sowikowski przedstawił. Wspomniał, że będzie jeszcze prezentował materiał w sprawach różnych. To może bym to przełożył na różne, ale to znowu nie przeszkodzi, żeby jeszcze raz powiedzieć. Proszę państwa, my jesteśmy po programie naprawczym, po kontroli z umową pożyczki. Mieliśmy taką wideokonferencję i omawialiśmy umowę pożyczki. I mierz siły na zamiary i z matematyką. Tam jest wpisane 1,5 miliona złotych, a same remonty dróg to będą 3. I teraz proszę zwrócić, szanowni radni, na to uwagę. I wracając do tych takich funduszy, bo to też jest sprawa na stowarzyszenia pieniędzy, sportowe, kulturalne, na budżet obywatelski, na Dni Lubska. Czym to jest, są Dni Lubska, jak nie funduszem miejskim, powiedzmy, gdzie kosztował jeszcze w 18 miejski gminny, gdzie to kosztowało jeszcze 250 tysięcy netto razem ze wszystkim, a może i więcej w 2018 roku. Teraz tego nie ma. A dlaczego? Pani skarbnik tu wyjaśniała, że mamy kontakt cały czas z Regionalną Izbą Rachunkową, mamy umowę, mamy to, że nam ktoś doradza. Nie wydawajcie z bieżących, pilnujcie wskaźnika, dochody, wydatki. Z majątkowych można, trzeba się zapytać. A jak my się będziemy pytać o to wszystko, co pan Sowikowski przeczytał, a ktoś powie, a to was stać na Dni Lubska, a to was stać na ten fundusz jeden, a fundusz drugi, a na zabawę? I kto ma później to odpowiadać? Także ja tu zwracam uwagę, że my naprawdę mamy dużo do zrobienia, mamy możliwości, nie mamy dokumentacji, o której pan przewodniczący wspomniał. Szykujemy pieniądze, tak jak przekazałem państwu w prezentacji, zaczynamy mieć. No ale musimy słuchać tego, kto nam to pożyczył, te pieniądze i kto nam tą drogę też taką trochę pomógł nam dojść do tego, do czego doszliśmy. Także no, takie tupanie nogami i wymyślanie i mało tego, te osoby, które nie brały udziału w tym, żeby do tego dojść, teraz ktoś tupie nogą. Nie wiem, 29 dni po kontroli. Już musi być. Spokojnie. Na drugi rok prawdopodobnie też nie będziemy planować Dni Lubska, Funduszu Obywatelskiego. Może coś dołożymy. Będę państwa prosił do tego, żeby ludzie wyszli z domów i grali, zajmowali się sportem, żeby się uczyli gry na instrumentach, żeby się to jakoś, nie wiem, nam zapomniało o tej chorobie. Ale w całej gminie i spokojnie. Spokojnie. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę dwa zdania dosłownie? Proszę. W tym podsumowaniu, panie burmistrzu, idea podsumowania generalnie jest taka, że w zasadzie no, realizowane są wszelkie projekty jakby w priorytecie, kiedy wkład jest albo jakiegoś tam projektu, bądź też no,
coś, co nieraz Pan mówi, że z nieba spadnie. Generalnie chodzi o to, że realizacja takich inwestycji, które są właściwie wojewódzkie czy powiatowe, ale z podziałem kosztów na gminę, powiat i województwo, to są takie jakby wnioski z poprzednich już komisji, które się odbyły, bo pamięta Pan też, że przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, który był u nas, mówił, no gdybyście mieli chociaż trochę wkładu własnego, no to byłoby łatwiej. To samo też dotyczy dróg powiatowych. Starosta mówi, jeżeli będziecie mieli trochę własnych środków na poprawę na przykład infrastruktury chodników, to też będzie łatwiej. Ale też tak, Panie generalnie Przewodniczący, Panie Radny. O to chodzi. Dlatego ja może nie zrozumiałem Pana odpowiedzi, dlatego ale tak ale to chciałem. Tylko jeszcze sekundę, jeżeli proszę. Można. Wszystko tam, gdzie są fundusze rządowe, wchodząc już w te projekty, otrzymując te pieniążki, czy te milion, czy półtora, czy w tej chwili, to już jakby mamy zgodę na to, że my możemy inwestować, ponieważ rząd, który nam tą pożyczkę daje, nam dodatkowe pieniądze, to nie musimy się już pytać. Ale w przypadku takim, że na przykład będziemy musieli wykonać za 1,5 miliona w następnym roku wodociąg, bo nam tak rura pęknie co pół metra, to jak wydamy 1,5 miliona na wodociąg, to już na nic więcej według umowy. Wtedy musimy się pytać, musimy mieć mocne argumenty i takie też, jak Pan tu przedstawił, czyli wiązania takiego finansowego do pewnych zadań, ale takich naprawdę prospołecznych, inwestycyjnych, nie na przejedzenie. Nam nikt nie pozwoli, i to całe szczęście, przejadać pieniędzy i przetańczyć. Musimy, mamy taki okres, wspominałem o tym Raczysku, skończyliśmy, jesteśmy po badaniach, ale jeszcze na tym, że może się niestety cofnąć. Mogą być przerzuty, no ja już tak chcę bezpośrednio powiedzieć. A mamy w tym czasie pandemię, mamy ASF i mamy ptasią grypę. Dziękuję. Moim zdaniem zarówno Pan Przewodniczący Robert Słowikowski, jak i Burmistrz mają rację. Niemniej jednak problem istnieje. Teraz mogę prosić jedynie może radnych powiatowych, żeby sygnalizowali problemy gminne na komisjach, na sesjach powiatowych. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Pana Krzysztofa Bieleckiego o przedstawienie informacji z prac Komisji. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu obradowała dnia 12 kwietnia. Tematem posiedzenia były świetlice wiejskie. Tutaj zostało szczegółowo omówiony stan techniczny świetlic, koszty utrzymania budynków, jak i najważniejsze potrzeby remontowe. Niestety tylko nieliczne nasze świetlice nadają się do użytku i są w stanie dobrym. Są to nowe budynki w Tymienicach i w Raszynie. Pozostałe obiekty wymagają licznych remontów. I tak na przykład Tuchola Żarska Kotłownia w Kurzynie. Budynek nie spełnia norm budowlanych. Został wydany zakaz użytkowania. W Mierkownie też jest to kotłownia. Prawie wszystkie obiekty, prawie we wszystkich obiektach stan instalacji elektrycznej, jak również toalet jest w stanie krytycznym. I tutaj Pani Kierownik została poproszona o przygotowanie kosztorysu kompleksowego remontu wybranej świetlicy, abyśmy mogli stwierdzić, jakie nakłady finansowe gmina musiałaby przeznaczyć do doprowadzenia budynków do funkcjonalności. Zostało też poproszone o sporządzenie takiego planu niezbędnych remontów. Kolejnym tematem były place zabaw. I na terenie naszej gminy jest 30 placów zabaw, za które odpowiedzialny jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kierownik jednostki, wspólnie z kierownikiem jednostki został omówiony szczegółowo stan techniczny obiektów. Wszystkie place zabaw posiadają aktualne odbiory i przeglądy i są dopuszczone do użytku. Na bieżąco wykonywane są wszystkie niezbędne naprawy i konserwacje. Podczas posiedzenia komisji zostały pozytywnie zaopiniowane wszystkie projekty uchwał. Kolejne posiedzenie komisji planowane jest na 10 maja. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Pana Marcina Chojeńskiego o przedstawienie informacji z prac komisji.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, szanowni państwo. Informacja przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym pomiędzy 29 a 30 sesją członkowie komisji zapoznawali się z projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz zawarcia umowy dzierżawy, ustalenia wzoru nowego wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok obecny, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubsko w sprawie rewitalizacji linii kolejowej 275 na odcinku Bieniów-Lubsko, przyznania medalu 30-lecia samorządu terytorialnego, połączenia biblioteki publicznej i Lubskiego Domu Kultury. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 19 kwietnia. Komisja omówiła i zaopiniowała wszystkie wyżej wymienione projekty uchwał. Na posiedzeniu komisja zajmowała również się dopłatami do gruntów rolnych. Chciałbym nadmienić, że minęła już połowa czasu, w którym rolnicy mogą składać dopłaty, wnioski o dopłaty. W tym roku termin złożenia wniosków ustalono na 17 maja, jednak w dniu 22 kwietnia, czyli już 3 dni po naszej komisji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu do 17 czerwca. W tym roku wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Wnioski te można będzie również składać po 17 czerwca, z tym, że za każdy dzień opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%. Komisja zajmowała również się tematem zagrożenia dla rolnictwa w aspekcie ASF i ptasiej grypy. Na komisję został zaproszony powiatowy inspektor sanitarny w Żarach z siedzibą u nas w Lubsku. Z powodu nieobecności w pracy na komisję przybyła kierownik zespołu do spraw ochrony zdrowia zwierząt, starszy inspektor weterynaryjny, lekarz weterynarii pani Anna Bożek, która przedstawiła nam aktualną sytuację w naszym powiecie i gminie dotyczącą ASF i ptasiej grypy. Kolejnym tematem komisji były place zabaw i boiska sportowe, z tym, że na terenach wiejskich. W zastępstwie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku pana Roberta Ściuby na komisję przybył pan Ryszard Gawrych, kierownik, który przedstawił sprawy utrzymania boisk na terenach wiejskich oraz sprawy utrzymania i remontów placów zabaw. Informacje przedstawione na komisji były bardzo zbieżne z informacjami przekazanymi przez pana kierownika podczas spotkania z sołtysami organizowanego w miesiącu kwietniu. Na komisję przybyła kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku pani Lidia Rogacewicz, która zapoznała nas z projektami uchwał w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Lubsko na lata 2021-2039 oraz gminnego programu wspierania rodziny w gminie Lubsko na lata 2021-2023. Przybyły na komisję przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Bartłomiej Słówka przedstawił sprawozdanie z realizacji tejże komisji. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest 17 maja na godzinę 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kulturyy, Sportu i Samorządu panią Adriannę Rotkis o przedstawienie informacji z prac komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Informacja przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu w okresie międzysesyjnym. 19 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji. Tematami posiedzenia były podsumowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń za rok 2020 i plany na rok 2021. Na prośbę członków komisji informacje o działalności zostały złożone drogą korespondencyjną. Członkowie komisji zapoznali się z sukcesami i planami na rok 2021. Klub sportowy Ojama, sekcja strzelecka LOK, UKS Relax,
Olimpia, UKS Zespołu Szkół Technicznych i Budowlowanie Lubsko zadeklarowali promować swoją działalność na Dzień Sportu w szkołach podstawowych. Drugim tematem było szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne, kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych 2021-2022. Panie dyrektor przedstawiły planowany nabór, kierunki kształcenia, kursy dla uczniów oraz możliwości udziału w projektach. Z wielką przyjemnością panie dyrektor dzieliły się z nami sukcesami swoich uczniów. Omawiane projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. W miesiącu maju komisja się spotyka 24 maja o godzinie 14. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Odbyło się również posiedzenie Komisji Skargi i Wniosków, ale o tym pan Bartosz Łapa opowie przy swoim projekcie uchwały. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020. Proszę panią sekretarz Iwonę Poszwę o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Witam państwa serdecznie. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie przyznania medalu 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Lubsku rekomenduje przyznanie medalu 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020 panu Stanisławowi Czachajdzie, panu Romanowi Kowalczykowi. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W 2020 roku minęło 30-lecie Samorządu Terytorialnego i z tej okazji Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, którego gmina Lubska jest członkiem, wykonało i przyznało dla każdej gminy członkowskiej po 2 medale dla osób najbardziej zasłużonych dla samorządności w tym okresie. Dlatego proponuje się zarekomendować do przyznania 2 medali dla osób, które w szczególny sposób służyły i służą z wielkim zaangażowaniem społeczności samorządowej. To jest pan Stanisław Czachajda, lokalny działacz społeczny, krawiec, rolnik oraz kościelny. W młodości należał do wiejskiej organizacji stowarzyszeń takich jak Związek Młodzieży Wiejskiej. O. Panie Stanisławie, może jeszcze raz odczytam. Pan Stanisław Czachajda, lokalny działacz społeczny, krawiec, rolnik oraz kościelny. W młodości należał do wiejskich organizacji stowarzyszeń takich jak Związek Młodzieży Wiejskiej, Ludowy Związek Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna przy Zakładzie Sadowniczym w Dłużku. W latach 1989-1990 angażował się w utworzenie i działalność Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Lubsku. Od czasu reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce już w pierwszej kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Leśnictwa spoza Rady. Przez 3 następne kadencje był radnym Rady Miejskiej Gminy Lubsko, pełniąc także funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Również od początku funkcjonowania samorządu terytorialnego przez 5 kadencji był członkiem Rady Sołeckiej w Dłużku, odznaczony Krzyżem Zasługi dla Kościoła i Ojczyzny oraz Krzyżem Zasłużony dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Od 1983 roku należał do Polskiego Związku Łowieckiego, za działalność której został odznaczony m.in. brązowym medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalem Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego. Wieloletni działacz organizacji rolniczych takich jak Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Bank Spółdzielczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Wieloletni prezes Kółka Rolniczego w Dłużku i działacz w Powiatowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Za działalność na rzecz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Białych Więźniów Politycznych został odznaczony Krzyżem za Zasługi. Od 1964 roku działacz w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz był honorowym dawcą krwi, za co został wyróżniony odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W roku 2010 kandydował do Sejmiku Województwa Lubuskiego, a w 2018 roku do Rady Powiatu Żarskiego. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
6 maja 2009 roku przyznano mu tytuł honorowego obywatela miasta Lubsk. Pan Roman Kowalczyk. Do Lubska przyjechał w roku 1964 po ukończeniu studium nauczycielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Pracę rozpoczął na terenie gminy Lubsko w Szkole Podstawowej w Górzynie jako nauczyciel historii. Już tam wykazał się dużym zaangażowaniem. Był inicjatorem utworzenia Izby Pamięci i wielu imprez na rzecz lokalnej społeczności. W roku 1968 rozpoczął pracę w SP3 Lubsko jako nauczyciel historii i wychowania fizycznego. Pełnił też funkcję instruktora medycznego historii w Powiatowym Ośrodku Metodycznym. W tym samym czasie powołany został na stanowisko organizatora imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. W roku 1973 był zastępcą dyrektora SP3 Lubsko. W roku 1974 zaproponowano mu pracę w LO Lubsko jako nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. Od roku 1977 pełnił funkcję wicedyrektora w LO Lubsko. W swojej pracy dał się poznać jako dobry kolega i zaangażowany działacz społeczny. W maju 1994 roku został wybrany na prezesa odznaczeń ZNP w Lubsku. Funkcję to pełnił przez 12 lat. W tym czasie był mocno zaangażowany w pracę związku na terenie województwa i kraju. Przez 8 lat był wiceprezesem lubuskiego zarządu okręgu. W latach 1998-2002 był członkiem zarządu głównego ZNP w Warszawie. Był organizatorem sesji popularno-naukowej poświęcony TON i stuleciu powstania ZNP. W roku 1988 został wybrany na radnego Wojewódzkiego Rady Narodowej. Pracował w Komisji Spraw Społecznych. W roku 1994 rozpoczął pracę w Radzie Miejskiej w Lubsku jako radny, a zarazem przewodniczącym Rady Miejskiej. Pracował w Komisji Oświaty i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Pracę w Radzie Miejskiej pełnił do roku 2010 przez 4 kadencje. W latach 1998-2002 był członkiem zarządu. Przez wiele lat pracował w Komisji Oświaty i Sportu, o co walczył o obwodnicę, o remonty placówek oświatowych, wystąpił z inicjatywą budowy hali sportowej, pozostawienia szpitala w Lubsku, budowy oczyszczalni w Lubsku. Po zakończeniu pracy w Radzie Miejskiej postanowił poświęcić swój czas dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Doprowadził do rozbudowy miejskiej miejsca pamięci narodowej o tablice i głaz poświęcone ofiarom II wojny światowej. Za pracę społeczną był wieloletnie wyróżniany i nagradzany. Został wyróżniony przez kapitułem kuratora oświaty nauczyciela na piątkę. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi złotą odznaką ZNP i ZSS. Był wielokrotnie nagradzany nagrodą kuratora i ministra. Został honorowym obywatelem Lubska i województwa zielonogórskiego. Otrzymał pamiątkowy medal Senatu i ZSS. Wyróżniony za współpracę Lubsko-Flot. Otrzymał medal Pro Patria. Cieszył się szacunkiem ze strony mieszkańców. Pan Roman Kowalczyk tak pisze o sobie. Kiedy skończyłem pracę radnego w 2010 roku, kilku radnych odważnych powiedziało mi: pan nie był ani lewicowy, ani prawicowy. Pan po prostu widział sprawy miasta i ludzi. Dziękujemy za to. Dziękuję pani sekretarz. Nie ma jeszcze z nami pana Romana Kowalczyka. Przystąpimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przyznania medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyznania medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Czekając na pana Romana i wręczenie medali, może przystąpimy do punktu 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu. Jest pan Roman. Jest pan Roman. Jest pan Roman, także pani sekretarz, dziękuję. Proszę.
Czekamy chwilkę, aż prosimy bliżej, panie Romanie. Decyzją burmistrza Lubska pana Janusza Dudojcia oraz radnych Rady Miejskiej w Lubsku na mocy uchwały z dnia 29 kwietnia 2021 roku medal 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020 zostaje przyznany panu Stanisławowi Czachajdzie oraz panu Romanowi Kowalczykowi. Zapraszam panów na scenę. Wsiądźcie państwo już, bo to już ta oficjalnie tak już jakoś trochę jest za. No
Jest to niezmiernie miło, kiedy można otrzymać takie wyróżnienie. Ja wprawdzie w tych 30 latach byłem radnym, zresztą po części z panem Stanisławem, od roku 1994 do 2010, czyli 16 lat byłem radnym i byłem z tego szalenie zadowolony. Dlaczego szedłem do tej rady? Namawiali mnie nauczyciele w ogólniaku, żebym startował i reprezentował interesy oświaty, bo byli pewni, że nie będę reprezentował swoich interesów, tylko interesy naszego wspaniałego miasta. Ja w Lubsku się zakochałem od roku 1964, kiedy otrzymałem nakaz pracy do Lubska. Wstyd mi powiedzieć, ale nawet nie wiedziałem wtedy, że gdzie to Lubsko na mapie jest. Byłem ostatnim rocznikiem, który dostawał skierowania do pracy. I tak trafiłem do Górzyna i byłem szczęśliwy, bo trafiłem na osadników wojskowych. Dzisiaj się o tych ludziach mniej mówi, ale to byli szalenie zasłużeni ludzie dla naszego kraju. Dla nich nieważna była żadna polityka, dla nich najważniejsze było wyjść z dalekiego Sybiru, dostać się do Polski i walczyć o naszą ojczyznę. To była dla mnie olbrzymia szkoła. Starałem się, będąc radnym, zresztą podobnie jak i pan Stanisław, często się spieraliśmy, ale dochodziliśmy do jakichś wspólnych poczynań i zadań dla naszego miasta. Myślę, że mam satysfakcję z tego, że byłem radnym i że moje inicjatywy dla tego miasta były zrealizowane. Pierwszą taką inicjatywą to była oczyszczalnia ścieków. Pamiętam, kiedy zabrał mnie burmistrz Szyżyk i Dąbrowski do Warszawy. Byliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i w Ministerstwie Środowiska i udało nam się uzyskać poparcie dla naszej inicjatywy. Takie dwa zielone samochody, które jeżdżą w oczyszczalni ścieków, to są właśnie te samochody, które przywieźliśmy w cudzysłowie z Warszawy. Jeszcze mam wielką satysfakcję z hali sportowej. Tu jest pan burmistrz świadkiem, ile kosztowało nas to, ale dopięliśmy tego, żeby w Lubsku taka hala sportowa była. Mam satysfakcję, że byłem radnym. Kiedy zdrowie mi pozwalało, to co mogłem dla miasta robiłem, a wszystkim tym, którzy pomagali w realizacji tego wszystkiego, to serdecznie, serdecznie dziękuję. Cieszę się, że widzę tu znajome twarze jeszcze. Koleżanka coś nie chciała wejść tutaj, ale również. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu i wszystkiego dobrego. Kochani, tak jak ja byłem zaskoczony tutaj, jak zostałem po zawiadomieniu o odznaczeniu, no tak w pierwszej chwili nie chciało mi się wierzyć. Chłop ze wsi, z Zabuga przyjechał, a jednak ktoś go docenił. No, ze Zbaracza. Także wtedy, że naprawdę bardzo dziękuję dla rady, dla zarządu. Zresztą nie pierwszy raz. Tak samo był dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy dekorowano mnie, dodano mi honorowe obywatelstwo miasta i gminy Lubsko. Też no nie myślałem, skąd coś z tego, no ale później po rozmowie z burmistrzem mówi, że tobie dawno to się już należało. No także cieszę się. No a ten, tutaj pan Roman wspomniał właśnie o Górzyniakach. No akurat mój tato z rodziną ze mną, no już byłem rodzina, już 2 lata miałem to. Z tego, to tak samo razem z tymi, z Górzyniakami, z Grabowcem, wszystko razem stamtąd przyjechali, no i tak, to ci się usiedlili w Górzynie, a tato wolał w Dłużku. Nie wiem, czy dziewczyny ładniejsze były, czy coś, ale... Także jeszcze raz bardzo, a bardzo dziękuję. Pan Roman Kowalczyk pisał o sobie, że najważniejsze były sprawy ludzi dla pana Kowalczyka. Te słowa pana były przytoczone przez panią sekretarz, pani sekretarz to odczytała i napisał pan, że dziękuję
za to. To dzisiaj ja w imieniu mieszkańców Lubska pragnę powiedzieć, że dziękuję obydwu panom, panu, panie Romanie i panu Czechajdzie, za to, że byliście z nami, że jesteście dla nas takim wzorem. I powiem tak, niech proste słowo dziękuję będzie wyrazem wielkiego szacunku i uznania dla was i dla waszej ciężkiej pracy. Serdecznie dziękujemy. Zdrowia. Panie Stasiu, panie Romanie. Jeszcze raz w imieniu swoim oraz Rady Miejskiej gratuluję odznaczonym, życzę dużo zdrowia. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Proszę panią sekretarz Iwonę Poszwą o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały był przedstawiany na wszystkich komisjach stałych, także tak. Wszystko powinno być jasne. Jeżeli będą pytania, to proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Jest to nieruchomość przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w Lubsku. Było omawiane. Było omawiane, tak jak wspomniałem, na wszystkich komisjach. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Proszę o uruchomienie głosowania. Jeden pan radny jest u góry. Poczekamy chwilkę w takim razie. Tak, ciągle czynny. Zagłosujmy. Myślę, że to nie zmieni decyzji. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę panią sekretarz Iwonę Poszwę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Jest to nieruchomość położona przy ulicy Żelaznej w Lubsku. Też było również to było omawiane. Dzierżawa na okres 10 lat. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Proszę panią sekretarz Iwonę Poszwę o przedstawienie projektu uchwały, który również był omawiany na wszystkich komisjach stałych.
Rady Miejskiej. Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Jest to działka przy ulicy Warszawskiej. Również było omawiane, tak jak przewodniczący powiedział. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru nowego wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Proszę panią naczelnik Elżbietę Haściło o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzoru nowego wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz ustalenie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Również uchwała była omawiana. Istotną rzeczą w tej uchwale jest, że mamy nowy wniosek, mamy nową deklarację i jedno zasadnicze, co się zmienia, że do 30 czerwca przy wydawaniu decyzji o przyznawaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury. Natomiast od 1 lipca przy wydawaniu decyzji o przyznawaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru nowego wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Proszę pana Bartosza Łapę, przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji, o przedstawienie projektu uchwały. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja tylko przypomnę, że dostali państwo na maila opinię oraz projekt uchwały. Teraz przeczytam. Komisja Skarg i Wniosków Petycji Rady Miejskiej w Lubsku. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej petycji w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodowego Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. I tutaj tylko dopowiem, że komisja zostawiła bez rozpatrzenia ze względu na to, że ta petycja nie mieści się w zadaniach gminy. Czy odczytywać całe uzasadnienie, które państwo dostali? Nie ma potrzeby, czytaliśmy wszyscy. Czy pytania do pana Bartka? Nie widzę. I projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Tak samo dostali państwo na maila, więc nie wiem, czy jest sens czytania uzasadnienia. Nie ma potrzeby. Proszę o głosowanie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021. Proszę panią skarbnik Annę Górską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 26/2005/20
przepraszam, 205 przez 20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwała budżetowa gminy Lubsko na rok 2021 zmienionej uchwałą nr 28 przez 220 przez 21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 29 przez 228 przez 21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zmienia się dochody budżetu na rok 2021, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą 90 830 035 zł 19 groszy, w tym dochody bieżące 88 806 768 zł 19 groszy, dochody majątkowe 2 023 267 zł. Ustęp 2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2021, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 88 658 035 zł 19 groszy, w tym wydatki bieżące 85 458 272 zł i 19 groszy. Wydatki majątkowe 3 199 763 zł. Ustęp 3. Paragraf 2 ustęp 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 199 763 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 699 763 zł, z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 376 092 zł. Zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp 4. Paragraf 9a otrzymuje brzmienie. Ustala się plan finansowy w oparciu o artykuł 65 ustęp 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 608 159 zł, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr 26 przez 205 przez 20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 roku, będący załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 5. Załącznik nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dochody zwiększamy o kwotę 329 329 zł i 50 groszy. Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o 216 tysięcy złotych, w tym rozdział 756.15, paragraf 031 z czwartą cyfrą 0, 200 tysięcy złotych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Rozdział 756.18, paragraf 268 z czwartą cyfrą 0, 16 tysięcy złotych z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wstrzymaniem pobierania opłaty targowej na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
dział 758 różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 6164 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Rozdział 758-14, paragraf 096 z czwartą cyfrą 0. Dział 852 pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 38 329,50 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłatę do dodatku mieszkaniowego. Rozdział 852-15, paragraf 270 z czwartą cyfrą 0. Dział 855 rodzina, zwiększenie o 11 520 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Maluch Plus. Rozdział 855-16, paragraf 203 z czwartą cyfrą 0. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 57 316 zł, w tym rozdział 902, paragraf 058 z czwartą cyfrą 0, 7316 zł z tytułu kary wpłaconej przez PGKM za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów. Rozdział 904, paragraf 094 z czwartą cyfrą 0, 50 tysięcy zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody po zmianach wynoszą 90 830 035 zł 19 groszy. Wydatki zwiększenie o kwotę 329 329 zł 50 groszy. Dział 600 transport i łączność, zwiększenie o kwotę 56 540 zł, w tym rozdział 602, paragraf 233 z czwartą cyfrą 0, zwiększenie 50 tysięcy zł z tytułu dotacji celowej dla województwa lubuskiego w związku z porozumieniem w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach drugiego etapu naboru do programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku dla projektu rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanków w miejscowości Budziechów, Jasień i Bieszków. Rozdział 616, paragraf 430 z czwartą cyfrą 0, zwiększenie 12 690 zł z tytułu wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Moniuszki. Rozdział 616, paragraf 605 z czwartą cyfrą 0, zmniejszenie 6150 zł z tytułu wydatków na opracowanie koncepcji budowy drogi wewnętrznej w Dłużku, zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania. Na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w Dłużku środki przeniesione do działu 926 kultura fizyczna. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie o kwotę 128 545 zł, w tym rozdział 705, paragraf 426 z czwartą cyfrą 0, 15 tysięcy zł z tytułu zakupu energii, kwota przeniesiona do działów 750 administracja publiczna 10 tysięcy zł oraz 852 pomoc społeczna 5 tysięcy zł. Rozdział 705, paragraf 430, czwartą cyfrą 0, 12 690 zł z tytułu wydatków na zakup usług pozostałych. Środki przeniesione z działu 600, transport i łączność. Rozdział 705, paragraf 605 z czwartą cyfrą 0, 100 855 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2A, środki przeniesione z działu 750 do działu 750 administracja publiczna. Dział 650 administracja publiczna 750 administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 310 855 zł, w tym
dział 750, rozdział 750-23, paragraf 426, czwartą cyfrą 0, 10 tysięcy złotych z tytułu wydatków na zakup energii. Dział 750, rozdział 750-23, paragraf 430 z czwartą cyfrą 0, 200 tysięcy złotych z tytułu wydatków na zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego. Dział 753, rozdział 750-20, dział 750, rozdział 750-23, paragraf 605 z czwartą cyfrą 0, 100 855 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na adaptację budynku przy ulicy Niepodległości 2 na siedzibę urzędu. Dział 852, pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 43 329 zł 50 groszy. Tym rozdział 852-15, paragraf 311 z czwartą cyfrą 0, 38 329 zł 50 groszy z tytułu dopłat do dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozdział 852-95, paragraf 426 z czwartą cyfrą 0, 5 tysięcy złotych z tytułu wydatków na zakup energii. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 20 tysięcy złotych z tytułu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów szkolnych. Rozdział 852-95, paragraf 324 z czwartą cyfrą 0. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 21 tysięcy złotych, w tym rozdział 915, paragraf 427 z czwartą cyfrą 0, 17 tysięcy złotych z tytułu wydatków na remont oświetlenia w obrębie placu przy ulicy Strażackiej, rozdział 995, paragraf 417 z czwartą cyfrą 0, 4 tysiące złotych z tytułu wydatków na wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń. Dział 926, kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 6150 zł na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w dłużku, zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania, kwota przeniesiona z działu 600 transport i łączność. Wydatki po zmianach 88 658 035 zł 19 groszy. Przychody i rozchody. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w wysokości nadwyżki przychodów oraz rozchodów budżetu. Nadwyżka budżetu wynosi 2 172 000 zł. Przychody budżetu wynoszą 1 500 000 zł. Rozchody budżetu wynoszą 3 672 tysiące złotych. Dziękuję bardzo. Jeśli mają Państwo jakieś pytania. To bardzo proszę. Pani radna Emilia Zajączkowska, tak? Pani skarbnik, ja mam takie tutaj małe pytanie odnośnie w dochodach. Dział 900, rozdział 904, paragraf 094. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegły. Kwota 50 tysięcy. Czego to dotyczy? To są środki, które wpłynęły z PGKiM-u, jeśli chodzi o rozliczenia na przykład za utrzymanie zieleni w miastach. Na podstawie umowy, która była zrealizowana w okresie 2022 roku, po rozliczeniu zadania okazało się, że środki, które zostały przekazane do PGKiM-u są w zbyt dużej wysokości i należy się gminie zwrot. Dziękuję. I jeszcze w wydatkach, dział 750 administracja publiczna, rozdział 750-23, paragraf 4300, może tam inaczej się czyta, zwiększenie o 200 tysięcy na zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego. Na co będą przeznaczone te środki? Na zapłatę wynagrodzenia firmie, która pomaga gminie w egzekucji należnych podatków od nieruchomości. Znacie Państwo sprawę, wielokrotnie była poruszana na komisjach. Dziękuję, to chciałam wiedzieć. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Widzę,
Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2021. Proszę o uruchomienie głosowania. Dziękuję, pani skarbnik. Nie widzę wyników jeszcze. Już wszystko w porządku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubską w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach drugiego etapu naboru do programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku dla projektu rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanku w miejscowościach Budziechów, Jasień, Bieszków. Proszę panią sekretarz gminy Iwonę Poszwę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała jest długa. Nie wiem, czy mam ją jeszcze raz czytać. W całości na każdej komisji była omawiana. Ja tylko, jeżeli można. Proszę bardzo. Pani proszę burmistrz. Państwa, no jest istotna sprawa dla Lubska. Dla gminy Lubsko, żeby mieć to połączenie ze światem kolejowe, kilkanaście kilometrów, niespełna 20. Na dzisiaj według procedur przeszliśmy pierwszy etap samorządowy w województwie lubuskim, w Urzędzie Marszałkowskim. Jest to wiązanie finansowe, o którym tutaj dyskutowaliśmy z panem przewodniczącym, z panem Robertem Słowikowskim właśnie dołączamy się do kosztów wykonania studium, gdzie zadanie to jest Urzędu Marszałkowskiego. No, nie chcielibyśmy dawać powodów do tego, żeby zaniechać tak ważne dla nas inwestycji. W drugim etapie już rządowym jesteśmy bardzo, bardzo wysoko z tego względu, że idealnie wpasowujemy się do idei tego projektu, czyli rewitalizacji byłych połączeń kolejowych i do tego jeszcze tam, gdzie jest ta taka zapaść komunikacyjna, a u nas taka jest. Także nawet więcej moglibyśmy tych pieniędzy przekazać tylko po to, żeby ta inwestycja funkcjonowała, żeby zafunkcjonowała. Ja powiem tak, że nawet nie wiem, do czego to studium jest tak do końca potrzebne, bo to są zadania w całym kraju. U nas linia jest, wystarczyłoby tylko wrócić do rozkładów jazdy. Będziemy o tym dyskutować. Na dzisiaj na razie przystępujemy do tego studium, tak jak inne jeszcze inwestycje wojewódzkie w projekcie. To zostało ich chyba tylko 6, było 8. Już jest 6. Było 7, nie wiem, czy jedna się nie wycofała. No, na początku 8, jedna odpadła już na etapie tutaj wojewódzkim. 7, teraz już jest 6, ale nasza jest bardzo wysoko oceniana i wpasowuje się idealnie w to takie wykluczenie komunikacyjne naszej gminy. Dziękuję. Czy mają państwo pytania do pani sekretarz? Jeżeli nie,
Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubską w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach drugiego etapu naborów do programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku dla projektu rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanków w miejscowościach Budziechów, Jasień i Bieszków. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 12 miał stanowić projekt uchwały o połączeniu instytucji kulturalnych, jednakże tutaj przesuwamy ten projekt na maj, ale pan dyrektor Lubskiego Domu Kultury prosił, by móc powiedzieć parę słów o Janu Raku i o planach. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie burmistrzu, drodzy goście. Historia magistra Vita Est. Historia jest nauczycielką życia. Niech ta łacińska sekwencja będzie dla nas wszystkich drogowskazem, a radnym Rady Miejskiej pozwoli na dokonanie dobrego wyboru. Lubsko ma swoją wielowiekową historię i wielokulturową historię. Historię, którą należy szanować, upamiętniać, którą należy się szczycić i która powinna służyć budowaniu lokalnej tożsamości. Lubsko też ma w swojej historii obywateli, którzy na takie upamiętnienie zasługują. Taką postacią jest łużyczanin Jan Rak. Humanista, poeta, teolog, uczony, profesor retoryki Akademii Krakowskiej, wykładowca wielu uniwersytetów europejskich epoki renesansu. Na epitafium Jana Raka w kościele Wittenberdze, jak się z Berlina jedzie na południe, w kierunku Lipska jest Wittenberga całkiem daleko. Na epitafium Jana Raka w kościele Wittenberdze napisano: złoto, duma, żądza majątku i kłamstwo nigdy nie były twoimi przyjaciółmi, lecz wyłącznie pokój, swoboda i łaska. Czuję się zaszczycony, że mogę teraz w tym miejscu, w Kulturalnym Centrum Lubska, przedstawić państwu sylwetkę Jana Raka. Jan Rak, Johannes Ragius Estikampianus, zwany także Jan Sommerfeld Młodszy, urodził się w Sommerfeld około 1457 roku w mieszczańskiej rodzinie Mataraka. W Lubsku prawdopodobnie ukończył szkołę parafialną. Po wczesnej śmierci ojca wpływ na jego wychowanie wywarł jego dziadek Martin Rak, burmistrz Sommerfeld. Dzięki pieniądzom dziadka otworzyła się możliwość studiowania. Jan Rak podjął więc 19 maja 1491 roku naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie oczywiście. Miał już wówczas 34 lata. Wykłady były prowadzone po łacinie, więc i dysputy naukowe były prowadzone po łacinie, więc Jan Rak musiał znać ten język. W 1499 roku opuścił Kraków, udał się do włoskiej Bolonii, gdzie zapisał się na uniwersytet. Studiował tam język grecki, a także zgłębiał literaturę grecką i rzymską. Pisał również wiersze w języku łacińskim i to z sukcesem. W Wielkanoc 1501 roku za tą wiersze Carmen de Lusatia, Pieśń o Łużycach, otrzymał od papieża Aleksandra I wieniec laurowy, co oznaczało koronowanie tytułem poeta laureatus na poetę. To był tytuł równoznaczny z tytułem magistra w ówczesnej Europie. W 1501 roku otrzymał też profesurę filozofii moralnej i retoryki na Uniwersytecie w Moguncji. W 1506 roku został profesorem poetyki i retoryki na nowo utworzonym Uniwersytecie Brandenburskim we Frankfurcie nad Odrą.
1512 roku wykładał w zastępstwie na paryskiej Sorbonie, rok później na Uniwersytecie w Kolonii. W 1514 roku otworzył szkołę łacińską w Chocieburzu, niedalekim Cottbus, a rok później w saksońskim Freibergu. W 1517 roku rozpoczął wykłady na Uniwersytecie w Wittenberdze. Wykładał historię naturalną, uczył języka oraz literatury greckiej. W 1518 roku otrzymał tytuł doktora medycyny. Zimą 1519 roku zaatakowała choroba. Jan Rak cierpiał na duszności i już nie wrócił do zdrowia. Zmarł 31 maja 1520 roku i został pochowany na kościele miejskim w Wittenberdze, gdzie na epitafium, jak już wspomniałem, napisano: złoto, duma, żądza majątku i kłamstwo nigdy nie były twoim przyjaciółmi, lecz wyłącznie pokój, swoboda i łaska. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie burmistrzu, szanowni goście. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. Jeżeli wolą Rady Miejskiej będzie połączenie Lubskiego Domu Kultury z Biblioteką Publiczną w jedną instytucję, Bibliotekę Centrum Kultury, to chciałbym zaproponować, żeby patronem nowej instytucji został właśnie Jan Rak. Pełna nazwa instytucji brzmiałaby więc Biblioteka Centrum Kultury imienia Jana Raka. Moment historyczny jest idealny i został on nam dany. Proszę zwrócić uwagę na rocznicę. Jan Rak rozpoczyna studia w Krakowie 19 maja 1491 roku, czyli 530 lat temu. W Wielkanoc 501 roku otrzymuje tytuł poety z rąk papieża, czyli 520 lat temu. W ubiegłym roku, 31 maja, minęło 500 lat od śmierci tego poety. Wszystko działo się w kwietniu, w maju. 530, 520, 500 lat temu. Przeszczepa więcej? Ale to nie wszystko. Jan Rak jest uznawany za najwybitniejszego łużyckiego humanistę. Podkreślam, łużyckiego humanistę. I chciałbym w tym miejscu przypomnieć o jeszcze jednej rocznicy i słowach skierowanych kiedyś do Polski. Otóż 30 kwietnia mija 75. rocznica oświadczenia oficjalnego delegata Łużyc w Polsce, ministra doktora Pawła Cyrza z dnia 30 kwietnia 1946 roku. Był to czas powojenny, rozstrzygały się losy Łużyczan, naszych sąsiadów z Zamiasty Łużyckiej. Dążyli do utworzenia własnego państwa, mieli takie nadzieje, byli gotowi oddać się nawet pod protektorat Polski. Obawiali się o swój los jako najmniejszego słowiańskiego narodu, którego przedstawiciele doznali wielu krzywd i prześladowań w okresie międzywojennym, a szczególnie w okresie rządu niemieckich nazistów. Przytoczę jedynie początkowy i ostatni fragment tego długiego oświadczenia. Oświadczenie oficjalnego delegata Łużyc w Polsce, ministra doktora Pawła Cyrza, 30 kwietnia 1946 roku. W imieniu Łużyckiej Rady Narodowej, w imieniu narodu łużycko-serbskiego, który mam zaszczyt reprezentować wobec Polski, naszego słowiańskiego sławą okrytego brata i sąsiada, pragnę przede wszystkim wyrazić swoje najbardziej przyjacielskie pozdrowienia bratniemu narodowi polskiemu. My, Łużyczanie, jako Słowianie, dumni jesteśmy, że właśnie słowiańska Polska pierwsza przeciwstawiła się agresji niemieckiej, pierwsza powiedziała Niemcom, a nie kroku dalej. I na swym sztandarze wypisała hasło honor. I honoru tego umiała bronić mężnie. Z życzeniem, aby z krwi bohatersko poległych żołnierzy, z ruin miast i wsi powstało nowe życie, wyrosła silna, demokratyczna Polska, godna swojej wielkiej przeszłości, wołamy raz jeszcze. Nie zapomnij, Polsko, o twym najmniejszym słowiańskim bracie, którego hasłem jest brat k bratej, krew krewi, zemia k zemi. Brat z bratem, krew z krwią, ziemia z ziemią. Nie zapomnij. Minister dr Paweł Czyż. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście. Nie zapominamy. Dziękuję panu dyrektorowi za przedstawienie postaci Jana Raka. Projekt uchwały był opiniowany na
chyba większości komisjach i były opiniowane pozytywnie. Także dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 12 porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Proszę o składanie pisemnych interpelacji i zapytań. Nie widzę. Punkt 3. A, idzie pan radny Robert. No tak. Proszę bardzo. Właściwie nie wiem, bo mam interpelację, którą mogę odczytać, ona jest w sumie krótka. W sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Lipowej w Lubsku na podstawie artykułu 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w interesie publicznym proszę o przeprowadzenie niezwłocznych działań związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej na ulicy Lipowej w Lubsku. Odcinek drogi równoległy do ulicy Działkowej to obecnie tor przeszkód z dziurami, wyrwami i zapadnięciami. Stan techniczny tego odcinka jest katastrofalny. To jest kilkadziesiąt metrów. Oczywiście mam świadomość, że w tym rejonie częstotliwość awarii sieci wodociągowej jest wyjątkowo regularna i remont kompleksowy, gruntowny nawierzchni na tą chwilę nie ma uzasadnienia, jednak proszę o podjęcie działań mających na celu wypracowanie metody skutecznej poprawy obecnego stanu rzeczy i to przekazuję na biuro rady. Proszę do biura rady. Tak. Dziękuję panu radnemu Robertowi Słowikowskiemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 13 porządku obrad. Interpelacje i zapytania sołtysów. Proszę o składanie pisemnych interpelacji i zapytań. Nie widzę. Przystępujemy do punktu 14 porządku obrad. Sprawy różne. I tutaj tak, chociaż za chwilkę to powiem. Do biura rady wpływają pisma, o których treści i sposobie rozpatrzenia. Radni informowani są na bieżąco drogą mailową oraz na komisjach stałych Rady Miejskiej. Proszę państwa, pozwoliłem sobie poprosić panią naczelnik, ale też i radną powiatową Elżbietę Haściło o tym, czy że jak coś będzie się działo w naszych sprawach tutaj gminnych na sesjach lub komisjach powiatowych, by nam przekazywała wiadomości, co się dzieje teraz, co będzie się działo za chwilę w dalszych planach, czy jest mowa o gminie Lubsko. Powiedz. Jako radni powiatowi proszę nam wierzyć, że często podejmujemy rozmowy z władzami, z zarządem, z panem starostą dotyczące naszej gminy. I z przyjemnością postaram się zawsze przekazywać państwu jakieś wieści z powiatu, co tyczyło się nas, naszej gminy. Taką ważną sprawą, która została ostatnio załatwiona, było to uruchomienie pierwszego w województwie lubuskim pilotażowego punktu szczepień powszechnych, o których już mówił zarówno pan burmistrz, jak i pan radny. Następne działanie to było dofinansowanie kapitału szpitala w kwocie 500 tysięcy złotych. I teraz działania, które dotyczą naszej gminy. Ostatnio też na swoim portalu też udostępniałam to, że powiat żarski otrzymał kwotę 878 832 zł dofinansowania, czyli 80% na przebudowę drogi w Mokrej. Całkowity koszt tej przebudowy jest to 1 098 541 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi w zakresie chodnika w miejscowości Dłużek. Już przetarg jest rozstrzygnięty, wygrało to Biuro Projektowe Zielonej Góry. Następne działanie to modernizacja dachu na Zespole Szkół Technicznych w Lubsku 62 tysiące, budowa zbiornika zapasowego wody
w Lubskim Zolu 379 tysięcy. Przepraszam. Przekazano sprzęt na własność gminy Lubsko, zakupiony z projektu Przygoda z Nysą z piątego etapu na kwotę 59 tysięcy złotych. Trwają prace nad przekazaniem w formie darowizny na wniosek burmistrza działki. Prawdopodobnie to będzie pozytywne. Rozstrzygnięto przetarg na remont cząstkowy po zimie nawierzchni dróg w gminie Lubsko. Wygrała firma z Lwówka Śląskiego. No i miejmy nadzieję, że planowane są, rozpoczęcie prac jest planowane w maju, a ostateczne zakończenie tych prac remontowych 19 lipca. 27 kwietnia miał się odbyć przegląd gwarancyjny powierzchniówek na ulicy Kłowackiego i Kinińskiego. Ulice, które są nam znane. Niestety firma nie pojawiła się na tym przeglądzie. Prawdopodobnie sprawa może trafić do sądu. Trwają prace nad równaniem poboczy po zimie. Droga Lubsko-Lutol. Wystąpiło tam opóźnienie ze względu na COVID w referacie dróg. Powiat żarski przyłączył się do programu Kolej Plus. Odbudowa linii kolejowej Lubsko-Jasień-Bieniów i na ten cel przeznacza tak samo 50 tysięcy na studium. Przycięto suche gałęzie na drodze Lubsko-Dłużek, uprzątnięto te gałęzie. Jest realizowana w części petycja mieszkańców Lutola dotycząca oznakowania dróg powiatowych i ustawienia lustra. W miarę możliwości na bieżąco realizowane są wnioski zgłaszane przez mieszkańców i sołtysów dotyczące wycinki drzew i przycinania suchych gałęzi. Chodzi tam o dąbrowę i o raszyn. Także chciałam Państwa poinformować, że do 30 kwietnia utrzymaniem czystości na drogach powiatowych zajmowała się firma pana Karpowicza. To było w zakresie takiego utrzymania zimowego, a od 1 maja tym zadaniem będzie zajmował się PGKM w Lubsku. Jeżeli Państwo macie jakieś jeszcze do mnie pytania, to mogę odpowiedzieć, a jeżeli nie będę umiała odpowiedzieć, to na pewno dopytam i przekażę informację. Proszę, pan radny Robert Słowikowski. Pani radna, pani Elu, może to nie będą pytania, ale takie kilka zdań na temat tego, co pani powiedziała. Ja wiem, że jest 10 gmin w powiecie. To, co pani przeczytała, te inwestycje większe, mniejsze, w zasadzie mniejsze, one są bardzo potrzebne i rozumiem też, że to są inwestycje, które są realizowane no, na takie właściwie gorące potrzeby właściwie, dlatego też no dobrze, że tak się dzieje. Ja szkoda, żałuję trochę, że nie zaprosiłem pani na swoją komisję, bo naprawdę Komisji Bezpieczeństwa. Myślę, że z tej komisji to chyba to tak wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak ten wizerunek tego naszego miasta poprawić, a przede wszystkim, bo nie wszystko, co jakby pokazane było na tej dokumentacji fotograficznej, w tej prezentacji wymaga, nie wiem, wielu pieniędzy, sporządzenia dodatkowych dokumentacji i w ogóle, bo to są tematy tak naprawdę porządkowe. Ja myślę, że ja pani, bo to jest takie pokazanie palcem tego, co jest w naszym mieście, ale jest powiatowe. I z tego, co wiem, i mieszkańcy, i też urzędnicy no, bombardują pewne służby w powiecie, żeby to naprawić, poprawić, a to się nie dzieje, niestety. Dlatego taki mam plan, że chyba ja pani tą prezentację przekażę i być może trzeba ją, nie wiem, wykorzystać podczas właśnie komisji, żeby wskazać, pokazać palcem naprawdę tam, gdzie dziewczyny nie mogą przejechać wózkiem,
gdzie część chodników, płytek leży na jezdni, gdzie po prostu jest bajzel i no to jest jakby nie do przyjęcia. Dobrze czy niedobrze mieszkam na ulicy Kilińskiego, która jest tak naprawdę drogą powiatową, chodniki są powiatowe, a tam się nic nie dzieje, po prostu się nic nie dzieje. No przykro mi bardzo i ja wiem, że jest mnóstwo różnych potrzeb w mieście. I tutaj jak pani mówiła, no to są też właśnie no, działania powiatu, tylko że no, mój kierunek dzisiaj po tej zimie jest taki, żeby trochę to zmienić. Także ja też, jak mówiłem wcześniej, przygotowałem taki projekt petycji, nie wiem, to jest taki materiał roboczy, który ja przekażę to do Biura Rady, w sensie do Wydziału Infrastruktury, żebyśmy wspólnie jakby no tak wypracowali taką metodę przekazania tej petycji podpisanej przez radnych, podpisanej przez część naszych mieszkańców, no żeby jakby zasygnalizować w powiecie, w zarządzie powiatu wśród radnych, no że my mamy naprawdę w Lubsku taką wielką potrzebę, żeby, jak powiedziałem, ten bajzel, no po prostu, żeby to zmienić. Taki przykład tylko. Taka trudna rola jest radnej powiatowej. Tak. Ja zaraz się ustosunkuję, proszę. Sam wystawiłem panią radną na obszar, tak? No nie, ja się... Jestem radną powiatową, więc przyjmuję to, ja się ustosunkuję do tego. To jest taki gorący temat, gorący kartofel, jak mówią. No, petycja, mieszkańcy, radni są jakby tutaj autorami tego. Ja tak pozwoliłem sobie oczywiście sam to napisać, ale powtarzam, że to jest projekt i to materiał taki roboczy. Do starosty Żarskiego, petycja w sprawie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników i poboczy w ciągu drogi powiatowej 3210F i 3203F w mieście Lubsko, Kilińskiego, Głowackiego, bo to są właśnie między innymi te ulice, które no, były pod takim teoretycznym remoncie. Działając na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz artykułu 2 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, w interesie publicznym wnosimy o przeprowadzenie niezwłocznych działań związanych z remontem nawierzchni jezdni oraz chodników i poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3210F i 3203F w mieście Lubsko, Kilińskiego, Głowackiego. Prosimy o pilne zaplanowanie przeznaczenie środków na realizację wyżej wymienionego zadania i uzasadnienie, które musi być w każdej petycji. Droga nr 3210 przy ulicy Kilińskiego jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym na terenie centrum miasta. Bardzo duży ruch pojazdów w kierunku do zakładów pracy na ulicy Transportowej 3 Maja, takich jak Magnolia, WWW Polska, SET Electronics Polska, gdzie zatrudnionych jest blisko 1000 osób, stwarza duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, głównie z powodu fatalnego stanu technicznego chodników. Droga, chodniki pobocza w ciągu ulicy Kilińskiego od czasu budowy lata 70. nie były naprawiane czy remontowane. Porównywalny stan mamy również na Głowackiego przy dużym osiedlu mieszkaniowym. Komunikacja do lubskich szkół, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, kościoła, okolicznych sklepów, matek z wózkami, z dziećmi po chodnikach praktycznie jest niemożliwa. Chodniki oczywiście w niektórych miejscach, bo tak nie chciałbym tutaj generalizować. Chodniki to tory przeszkód z dziurami, wyrwami, zapadnięciami, połamanymi płytkami, stwarzające zagrożenie i niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców. Nawierzchnia obu jezdni to również dziury, wyboje i kolejny pomimo wykonanego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w czwartym kwartale 2020 roku. W związku z powyższym, mając na uwadze wieloletnie oczekiwanie na kapitalny, rzeczywisty i profesjonalny remont tych nawierzchni oraz chodników i poboczy w ciągu drogi powiatowej w mieście Lubsko, prosimy o pilne zainteresowanie naszym ważnym problemem i ujęcie jako priorytet w 2022 roku realizacji wyżej wymienionego zadania. I tutaj ostatnie zdanie, nie rozmawiałem z burmistrzem, no, powtarzam, że to projekt i propozycja, burmistrz i radni Rady Miejskiej w Lubsku deklarują partycypację w kosztach i udział własny w realizacji wyżej wymienionego zadania. I tak to zabrzmi. Mam nadzieję, że ta partycypacja, czyli taki przykład tylko, robocizna, załóżmy nasza, materiał
powiatowy. To już byłoby coś. Oczywiście to za tutaj zgodą. Ale tak jak pan mówił, panie przewodniczący, że rozmawiał pan ze starostą i starosta jest otwarty, tak? Bo to jest po pierwsze. Po drugie, ja powiem tak, jest pan przewodniczącym komisji, jest pan też pracownikiem starostwa powiatowego. Nieraz nie trzeba czekać na komisję, tylko wystarczy tak normalnie po ludzku podejść do jakiegoś pracownika albo nawet do starosty i takie te informacje można przekazać. Ja z przyjemnością wezmę tą prezentację i przekażę. Proszę mi wierzyć, że o ulicy Kilińskiego i Ogłowackiego rozmawialiśmy wielokrotnie. Czekaliśmy teraz, ja sama osobiście ze starostą wielokrotnie o tym rozmawiałam. Czekaliśmy na przegląd gwarancyjny. Okazało się, że firma nie stawiła się na ten przegląd gwarancyjny. Starosta powiedział, że poszukują kontaktu, bo nie chcą się kontaktować, firma się nie chce teraz kontaktować. Starosta powiedział, że jeżeli z firmą się nie skontaktują, to na pewno te działania na tej ulicy zostaną, na tych obydwu ulicach zostaną podjęte. Nawierzchnia była naprawiana, była naprawiana w listopadzie. No niestety warunki atmosferyczne, jakie były, no nie uniemożliwiły to właściwe wykonanie tej pracy. I czekaliśmy teraz do tego przeglądu gwarancyjnego. Także ja mogę już dzisiaj odpowiedzieć na tą petycję, że te działania są zaplanowane, panie radny. No dziękuję. No proszę bardzo. Pan burmistrz jeszcze chciałby. Można tu wspomniał pan radny, pan Robert Sobikowski, że jest 10 gmin w powiecie. Ile tych zadań jest? Wymienił pan samo gminę, przede wszystkim miasto. Dlatego cieszmy się z tego, że nasza droga gminna w Mokrej doczekała się inwestycji, dofinansowanie 80%, super sprawa. Przypomnę, że tam niedawno jeszcze był wykonany chodnik. Ten chodnik dał nam, to wykonanie tego chodnika dało nam więcej punktów przy tej rywalizacji o dotacje na drogę w Chociczu. Budowa mostu w Grabkowie dała nam dofinansowanie do drogi w Kurzynie. I teraz zwróćcie państwo uwagę, przeczytał pan, ile potrzeb, ile jest tutaj petycji, interpelacji i tak samo z innych gmin. I jak my się cieszymy. Ja tylko słyszę, że w Chociczu zła droga, w Górzynie zła droga, most za wąski w Grabkowie. Jest wszystko dobrze, jest wykonane wszystko według polskich norm i jeżeli jest dofinansowanie ministra infrastruktury, tak jak do mostu czy do dróg wojewody, to jest to wszystko sprawdzane rzetelnie, jest wszystko dobrze. Tylko jak już my to wykonamy, czy powiat wykona, nawet się dołączymy, jeżeli będziemy mogli w ogóle proceduralnie, to czy to zadowolenie będzie, czy nie? Bo na drodze w Górzynie to do każdej posesji jest dojazd. Są wykonane wjazdy, zajazdy, oświetlenie solarowe, przejścia dla pieszych. To samo w Chociczu. Takich dróg nie ma w mieście. Ja mam nadzieję, panie sołtys, że wieś Mokra przynajmniej z tego małego wkładu będzie zadowolona, bo też jeszcze przypomnę, że kostka, którą tam pani pilnuje, brukowa, to jest z drogi bohaterów ulicy z Lubska, przeniesiona składowana w Mokrej, czekała na to, że będzie wykorzystana, bo tam jest poszerzenie drogi i spadek do rowu w jedną stronę. Część była wykorzystana w Chociczu, a kostka ta wąska, która jest na ulicy Bohaterów, to jest z ulicy Alei Wojska Polskiego z Żar. Także dobrze, że nie trafia na śmietnisko. Dobrze, że nie gdzieś tam ktoś po metrze wynosi. Przygotowane i to jest bardzo dobry materiał, bo jest jednostronnie szlifowany, nie byle jaka. Także mam nadzieję,
że jak coś już będziemy wykonywać, to przynajmniej minimalne zadowolenie będzie, bo tak jak tu wspominałem w sprawozdaniu, przede wszystkim ta praca, której nie widać, urzędników, przygotowanie kosztorysów, przygotowanie map do celów projektowych, przetargi i jeszcze wniosek o dofinansowanie. Jest sukces, jest wybudowane, a na końcu wszystko źle. Wszyscy się na wszystkim znają i nie szanują. Dziękuję. Dziękuję pani burmistrz. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że w 2020 roku była jeszcze wybudowana ścieżka rowerowa, była modernizacja budynku szkolnego ośrodka wychowawczego na kwotę 238 tysięcy. Zakup busa dla DPS-u, remont dachu na DPS-ie. A w 2019 powiat żarski przeznaczył na inwestycje i remonty 3 miliony 915 zł. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Proszę, pan radny Robert Słowikowski. Ja tylko myśl skończę, żeby nie było, że się przyczepiłem do tych dróg powiatowych. To również podobną petycję, oczywiście nie będę jej czytał, ale... Do wojewódzkich. No właśnie, również jest do dróg wojewódzkich, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że te drogi, przynajmniej dla mnie, one są no, kluczowe, bo ulica Wrocławska, gdzie po tym chodniku to przeprowadzałem swoją siostrę do przedszkola, także to tam już trochę lat minęło. One w zasadzie od chyba przełomu lat 60., 70., kiedy zostały wybudowane, to tam nikt w ogóle do nich nie zaglądał. Z wyjątkiem tego, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, może wcześniej te władze, które się przed zarządem opiekowały tymi poboczami, posadziły żywopłot jeszcze, który nie do końca jest przecinany, bo raz w roku tylko. I taka petycja również dotyczy ulicy Wrocławskiej i ulicy Poznańskiej, bo Poznańska też jest tutaj kluczem. Zresztą nawiązując tutaj do tych komentarzy, o których burmistrz mówił, to właśnie komentarze dotyczące ulicy Poznańskiej, że można sobie nogi połamać, że nie można przejechać wózkiem, że nie można przejść normalnie jak w XXI wieku. To właśnie ulica Poznańska, to są komentarze do ulicy Poznańskiej. Ulicę Wrocławską to sam monitoruję, bo chodzę, bo mam blisko tam, blisko mojego miejsca zamieszkania. Także to też przekażę, panie przewodniczący, tą treść do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oczywiście pomysł jest taki, żeby dać do wiadomości o, powiedzmy, pewnych osób, które gdzieś tam z tym Zarządem Dróg Wojewódzkich mają finansowy związek. To jest tutaj pani marszałek województwa lubuskiego, przewodnicząca sejmiku, no i radni. Przede wszystkim radni tutaj z naszego powiatu, pan Marek Cieślak, pan Sławomir Muzyka i pan Wacław Maciuszonek. No bo to są osoby, które tak naprawdę... Pan Arneli jeszcze. To mam na drugiej stronie, także przepraszam. Oczywiście i dlatego uważam, że to jest też bardzo ważne, a to co mówiła tutaj jeszcze wracając do pani radnej, no dzisiaj mieszkańcy mają oczekiwania, no wiemy wszyscy, że każdy ma powiedzmy z określonej działalności swojej pracy czy instytucje mają swoje potrzeby i wiadomo, tylko że nasi mieszkańcy dzisiaj naprawdę, proszę mi wierzyć, że drogi, chodniki to jest normalnie nasza pięta Achillesowa i tutaj my powinniśmy przede wszystkim skupić się maksymalnie na tym, żeby ten stan, który mamy dzisiaj poprawić. Jeszcze teraz przypomniał mi się komentarz jednego z wpisów właśnie na Facebooku dotyczący ulicy Szpitalnej, kiedy komentarz był w takiej treści, że do Lubska na cmentarz przyjeżdża mnóstwo ludzi odwiedzać nasze groby, a ten kawałek drogi wygląda jak ser szwajcarski. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, tylko jedno słowo. Proszę. Bo tu, jeżeli chodzi o drogi gminne, to szykujemy dokumentację, szykujemy pod remont, ale też od razu z wymianą starych 140-letnich rur wodociągowych poniemieckich. I to państwu i pewnie na komisji tutaj pana Słowikowskiego przedstawimy. Oczywiście trzeba to jeszcze procedurą
uzyskać pewne zgody na to, ale to przedstawimy. Trochę nam się klimat zimowy zmienił od paru lat i na dzisiaj ja Państwu czytałem to, że my przetargi dopiero rozstrzygnęliśmy na cząstkowe uzupełnianie dziur, na powierzchniowe łatanie, na gdzieś tam w pewnych miejscach całkowite poprawienie. Najczęściej to zima się kończyła no, gdzieś tam w marcu i leżał śnieg albo byłby lód i trzeba było się bardziej zajmować tym, żeby bezpiecznie przyjechać. Mamy taką procedurę, że po uchwaleniu budżetu rozpoczynamy działania związane z remontami. Remont dróg asfaltowych nie można wykonywać w niektórych okresach, ani takiej późnej jesieni, ani wczesnej wiosny, ponieważ to się nie przyjmie w ogóle. Między innymi ta droga Głowackiego i Kilińskiego Powiatowe się to nie przyjęło ze względu na to, że było to późno mocno wykonane i w wielkich ulewach. Jakbyśmy dzisiaj przy mrozkach wykonali takie działania, no to by nam się to do grudnia nie utrzymało. No i dlatego no, trzeba trochę pocierpieć. Są dziury rzeczywiście na Szpitalnej, na Wesołej, na Lubelskiej. My to widzimy wszystko. Już na dniach to będzie, tylko też trzeba czekać na odpowiednie warunki. Najlepiej kompleksowo zastanawiamy się, można położyć dywanik, każdy by to chciał, tylko my za dwa dni będziemy tam kopać dziurę i ktoś się będzie pytał, kto to wymyśli. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania, czyli będzie tak to w budżecie wpisane i w specyfikacji, że remont powierzchniowy z dywanikiem, z wykonaniem wodociągu nowych przyłączy pod ziemią, pod asfaltem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Starosta też bardzo prosi o taką cierpliwość, bo to, co powiedział burmistrz, zarówno czy to będzie lubska droga, czy to będzie gminna droga, czy powiatowa, to muszą być odpowiednie warunki atmosferyczne. Na postach, gdzieś tam w sołectwach pojawiła się droga w Lutolu, że są takie dziury, była to wczesna wiosna. Pracownicy starostwa pojechali, ale bez sensu jest sypać cokolwiek w wodę, tak? Więc musimy troszeczkę się uzbroić w tą cierpliwość. Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, zrobi się troszkę cieplej, to te drogi będą naprawiane, pobocza będą naprawiane. To, co się udało zrobić także, pozbierać gałęzie, nie trzeba było nie wiadomo jakich warunków atmosferycznych, to było zrobione. To, co burmistrz powiedział, że w gminie jest rozstrzygnięty przetarg na naprawę tych nawierzchniówek. Ja również mówiłam o tym, że w starostwie to samo, jest rozstrzygnięty już przetarg na naprawę nawierzchniówek, na łatanie tych dziur i pierwszy etap rusza w maju, natomiast kończy się około 20 lipca. Po prostu musimy być troszeczkę cierpliwi, bo jeżeli teraz byśmy cokolwiek zaczynali to naprawiać, a w nocy są mrozki, no to mijałoby się to wszystko z celem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powiem za chwilkę. Ja myślę, że inicjatywa pana Roberta Słowikowskiego jest bardzo dobra. Myślę, że może ktoś, komuś będzie troszkę wstyd w powiecie czy w województwie, że tu taka gmina chce się dołożyć do ich jakby inwestycji, a nie odwrotnie. No tak sobie pomyślałem teraz. Proszę pan radny. Raz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy państwo. Ja chciałbym podziękować pani Małgorzacie Witos i panu burmistrzowi za wysprzątanie naszego parku miejskiego. Nie powiem, że to może po zimie, ale bardziej od zeszłego roku, od jesieni, bo wędrując po tym parku naszym, po tej naszej części przed świętami, jeszcze jak to były te mrozy takie lutowe nam się trafiły,
to mimo wszystko tego śniegu troszkę gdzieś tam leżało, ale w parku było tak wiele tych plastikowych butelek i toreb, że po prostu no, nie pasowało tamtędy chodzić, chociaż my się szczycimy tym parkiem, że mamy tu park, tam mamy zalew Karaś i jeszcze i tak dalej, także jak ruszyły te prace takie wiosną, co to żeśmy mówili, interwencyjne, to zostało to fajnie zrobione, no nie wiem, na jak długo będzie czysto, bo to my tam akurat tego nie zaśmiecamy, no ale to są mieszkańcy naszego miasta. I jak to nieraz mówimy, że jest, czy ja mówię, że jest to taka walka z wiatrakami, ale w każdym razie jeszcze raz dziękuję. No i jeszcze mam jedno takie pytanie, znaczy jeszcze mam jedną taką uwagę. W zeszłym roku została taka oddana bezpieczna droga, powiedzmy z miasta do kąpieliska na Nowińcu. Panie burmistrzu, jakby się znalazły jakieś środki, to bardzo bym prosił o poszerzenie tutaj nawierzchni takiego wzdłuż ulicy, nie, dobrze, wzdłuż ulicy Paderewskiego tutaj przy kanale Młyńskim do ulicy Farbiarskiej, ponieważ jest tam bardzo taki wąski przejazd i nawet jak jadą dwa rowery w przeciwnych kierunkach, to po prostu no, ktoś musi z tego rowera zejść, żeby innym przejechać. Czarną drogą tam, tak? Tak, tą czarną drogą wzdłuż kanału Młyńskiego od ulicy Pułaskiego, od ulicy Krakowskiego Przedmieścia do Farbiarskiej. I jest to, myślę, droga bezpieczna nie tylko dla rowerów, ale też no, trzeba powiedzieć, że pojawiają się tam po prostu, pojawiają się mamy z wózkami i taka dosyć dobra droga spacerowa jest, bo ona jest w tych okresach od maja powiedzmy do września, jak są upalne dni, to jest ona tam zaciemniona, ponieważ jest troszeczkę zacieniona, ponieważ jest troszeczkę drzew. No i taka uważam, że spokojna ta droga. A po drugie jeszcze tam jest taki jeden kawałek. W zeszłym roku też był nawożony tłuczeń wzdłuż tego nasypu przy Lubszy w kierunku Nowińca i tam jest taki odcinek, gdzie ten tłuczeń... Już jest zrobiony. Jest zrobione, tak? No to fajne. To dziękuję bardzo. Tyle bym miał. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? Problem? Proszę, ma Pani mikrofon? Pani Sołtys. A, raz, dwa, trzy. Chciałam serdecznie podziękować za te wycięte drzewa i posprzątane gałęzie. Już dziękowałam na Komisji Bezpieczeństwa i Starostwu. Chciałam bardzo serdecznie za to podziękować, czego są bardzo zadowoleni mieszkańcy Dłużka. Następne mam pytanie. Kiedy zacznie się budowa chodnika w Dłużku? Tutaj słyszałam dzisiaj, że będzie budowa i czy może w tym roku stanujecie Państwo, bo to jest droga powiatowa. To jest jedna sprawa. Następną sprawą chciałam powiedzieć, że zostało tu powiedziane dzisiaj, że w Dłużku będzie robiona droga wewnętrzna oraz ścieżka rowerowa. Ale jest problem i uważam, że nie tylko w Lubsku są zapachy z blachy, że tak się wyrażę, ale w Dłużku też. Ta ścieżka rowerowa będzie biegła nad rowem, który jest odkryty i jest bardzo niepachnący, a idzie do lata. Jeżeli tam pójdzie ścieżka rowerowa i będą jeździć rowerzyści, no to ja nie wiem, czy będą chcieli tą ścieżką jeździć, bo to tak wygląda, jak wygląda. Ja rozumiem, że w Lubsku są chodniki, ale my w Dłużku też byśmy chcieli wreszcie obiecany chodnik od prawie 4 czy 5 lat, że ma być zrobiony, więc może się doczekamy. Serdecznie dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo pani Sołtys. Pan burmistrz chciał odpowiedzieć na to pytanie. Przygotowywany i bardzo dobrze jest projekt na budowę chodnika w Dłużku. Z tego, co tutaj się dowiedzieliśmy i za tym lobbowaliśmy. No i żeby wykonać inwestycje, no trzeba mieć
nie tylko pieniądze, ale projekt i pozwolenie na budowę. Nie jest to proste w przypadku chodników, zwłaszcza na wsi. Jest zawsze tak, że wszyscy chcą ten chodnik. Najczęściej się przykrywa rów i później jak się ten chodnik buduje, to już później nikt go nie chce z różnych przyczyn. No ale myślę, że tam do łóżku akurat jest taka to wieś jest duża i takim placem, no z takim placem usytuowanym w centrum wypadałoby, żeby taki chodnik przez wieś przechodził. Tutaj, jeżeli chodzi o tą ścieżkę i rów i płynący i coś tam w tym rowie płynie takiego, że nie za bardzo pachnie, to raczej powinno się iść w tym kierunku, żeby tym rowie coś takiego nie szło. Musimy sprawdzić, co tam idzie do tego rowu. Dlatego też między innymi mówiłem o chodnikach, że jak się chodnik buduje przy rowie czy na rowie, to zawsze jest kłopot, bo coś tam, co płynie, to pewnie jakieś rury. No i teraz raczej chyba powinniśmy iść w tym kierunku, żeby budować chodniki, ścieżki, drogi, a przy okazji interweniować w sprawie wycieku niekontrolowanego ścieku, a nie nieodwrotnie, że nie budujemy, bo rów śmierdzi. No to myślę, że tutaj chodzi o tą drogę, to połączenie od pałacu bokiem z tyłu do ulicy Lisiej, do Robotniczej, do zalewu Karaś. Także byłoby bezpieczne przejście komunikacyjne rowerowo-piesze, ale też pewnie z dopuszczonym ruchem kołowym, to pewnie do 3,5 tony plus do dojazd do pól, tak żeby tą niebezpieczną drogą powiatową bez możliwości zbudowania chodnika, bo tam jest tak wąsko, że nie ma jak. No zresztą pani sołtys o tym mówiła często. No jest alternatywa, żeby z Lubskiem skomunikować się tutaj drogą gminną w dół od strony ulicy Robotniczej. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady sesji. Do widzenia. 9.